Proszę Państwa, za chwilę przed nami następne spotkanie. Na Grandę zapraszamy w piątek zawsze jakiegoś fascynującego dziennikarza. I prawda jest też taka, że nie zawsze bardzo skrupulatnie trzymamy się tej tematyki kryminalnej, bo wiele rzeczy nas interesuje. A poza tym mamy ten przywilej, że jak tworzymy festiwal, to w pewnym sensie tworzymy go również dla siebie i zapraszamy autorów, których lubimy. I dlatego przed Państwem na spotkanie, zapraszam na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Sikorska i Janek Koprowski. Zapraszam Państwa na scenę. Państwo nie usłyszeli? Magdalena Grzebałkowska powiedziała, ja chcę bliżej czekoladek. Działa? Proszę się częstować. Czy możemy zacząć od organizacji? A mianowicie, bardzo proszę, jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, może już nawet wiecie, że będziecie mieli, bo niektórzy wiedzą już na początku, to proszę pomachać, dobrze? Ale nie teraz. Tylko 10-15 minut przed. Chciałam powiedzieć, że podejrzewam, że proszę nie machać teraz, bo podejrzewam, że Magdalena Grzebałkowska będzie odmachiwać i nie myliłam się. Także proszę 10-15 minut przed, dobra? Dajcie mi tylko znak. To raz. A dwa, Magdaleno, chciałam ci powiedzieć tylko, że jest nas tu dwójka, ponieważ wymyślałam sobie, że zaproszę jakiegoś pana, takiego jakiegoś Janka, i to jest ten Janek, który będzie moim takim murem obronno-zaczepnym, żebym ja cię nie zgniotła pytaniami albo ty mnie odpowiedziami, ponieważ powiedziano mi, że jak, że tak powiem, cię rozbujam, to mnie jak czołg przejedziesz. O Jezu, to są pomówienia, to jest nieprawda, to jest fałsz. Jestem puszystym, różowym króliczkiem. Tak to widać. Dlatego jako pierwsze pytanie przygotowałam takie pytanie, uważam bardzo zasadne i jestem w stanie je usprawiedliwić i obronić, a mianowicie bardzo poważne i zasadne pytanie moje pierwsze brzmi, co z tą grzywką Aleja Jaga Chupało, skąd ją wzięłaś i czy to jest po prostu jakiś pomysł, żeby ludzie do ciebie bardziej gadali? Więc z tą grzywką jest tak, że ja po prostu od dzieciństwa kochałam takie grzywki. Miś Koralgol, pamiętają Państwo? No. Prawda? I ta grzywka jest genialna. Ja ją bardzo kocham. Natomiast na głęboką prośbę mojej córki, mojego męża, zapuszczam. Powiedzieli, że już nie mogą znieść tej żenady. Więc zapuszczam. Proszę, już mam taką długą i na bok już leci. Także niestety. Bo ja sobie pomyślałam, ona ma tę grzywkę specjalnie, bo jak siada przed swoimi rozmówcami, poważna reporterka, umówmy się, tak? Poważna. I zaczyna zadawać pytania, to oni tak patrzą na nią i myślą sobie, no kurczę, kobieta z taką grzywką, to ona musi być jakaś mega interesująca, jakby musi coś w niej być. I to taki sposób na otwarcie rozmówcy. To wiesz co, to jednak nie zapuszczam. Ale czy to działa? Nie wiem. Ale to może tego misia Kolargola puszczaj rodzinie więcej. Dobra. No, no, oni się przekonają. Ale mamy na piosenkę znamy na pamięć. Pamiętacie tę piosenkę? Oczywiście, że tak. Aha. No to potem sobie zaśpiewamy. To było w Błażoli, nie? Słucham? Tam w Błażoli była ta miejscowość, gdzie on mieszkał. Tak, 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 bo to była francusko-polska kooperacja. Pyszne czekoladki. Cudownie. Herbata też pyszna. Proszę powiedzieć, czy ty jesteś, jeżeli, może zacznij inaczej. Zacznijmy od tego, skąd bierzesz tematy. Czy przychodzą ci same do głowy, czy może jesteś jakąś taką recyklingerką, która pisze o czymś, w międzyczasie gdzieś tam pojawia się jakiś wątek i zapisujesz sobie z boku pod tytułem okej, to następna książka będzie. Jak dochodzisz do tego, że piszesz o, i ja tu pokażę, bo mamy parę książek, mamy Beksińscy, portret podwójny, mamy 45. Wojna i pokój. Pewnie Państwo znają te książki, jeżeli nie, można kupić w świetnej cenie po spotkaniu i jeszcze dostać autograf. Wojenka. Masz na koncie jeszcze biografię Komedy, biografię księdza Twardowskiego. Skąd ci bohaterowie, skąd te tematy? Od wydawców, będę szczera.
To jest tak, że pierwszą książkę napisałam o księdzu Twardowskim, bo dostałam taką propozycję, a to dlatego, że nigdy w życiu nie śmiałam nawet myśleć o tym, że mogłabym napisać jakąkolwiek książkę. Pracowałam w dziale reportażu Gazety Wyborczej, to duży format się nazywało, i wydawało mi się, że jestem już w największym niebie, już tam siedzę, serafin, najwyżej siedzę w niebie reporterskim, bo to było świetne miejsce, świetni ludzie i tam się nauczyłam pisać reportaże. No ale jakieś 10 czy 11 lat temu dostałam pytanie od wydawnictwa Znak, czy chciałabym napisać dla nich książkę, więc ja im odpisałam, że pewnie im chodzi o Magdalenę Grochowską, bo nas czasami mylono, to byłyśmy dwie koleżanki z jednego działu i posłałam im namiary na Magdę Grochowską, no bo gdzie ja książkę? I oni odpisali, dziękujemy, namiary na Magdę się przydadzą Grochowską, ale my chcemy od pani. I zaproponowali księdza Twardowskiego i to było takie słodko-gorzkie, no bo ktoś proponuje mi napisać książkę, ale o księdzu? O Boże. No ale pomyślałam sobie, że to jest tak, jak ktoś daje szansę. Jest taki dowcip, że idzie człowiek i mówi, Panie Boże, czemu ja nigdy nie wygrałem w totolotko? No to Pan Bóg z nieba mówi, no to daj mi szansę i zagraj. W związku z tym pomyślałam sobie, że wezmę tę szansę, chwycę. I ten ksiądz Twardowski nie może być taki okropny i nudny, jak o nim myślałam stereotypowo. I bardzo szybko się przekonałam, że to był super, super człowiek. I w ogóle nie mam tutaj na myśli jakby tych takich kościelnych ścieżek do końca, bo ja apostazji nie zrobiłam jeszcze tylko dlatego, że strasznie się boję proboszcza w tym kościele, w którym... A który to kościół jest? Gwiazdy Morza w Sopocie. Ja tam byłam chrzczona i teraz mieszkam przy nim, w związku z tym... No, byłabyś blisko i tak, mógłby tak. Coś... Mhm. Chociaż ale chodzimy tam codziennie z psem i sikamy. Tak, mógł miny robić złe na przykład tak. Codziennie, no. Ja to by było nieprzyjemne. Bo ja mogę dalej, więc... Nie, to w takim razie ja mam takie pytanie, bo jesteś historyczką z wykształcenia. Tak. I tego nigdzie nie znalazłem. Jaki miałeś temat pracy magisterskiej? Oj, bardzo niszowy. Polonia Sopocka w latach 1933-1939. No to rzeczywiście. Ale to jakoś gdzieś tam w sensie pomogło ci chociażby przy którejś z tych książek wojennych? Polonia nie, bo Sopocka? Ta historia to naprawdę w niczym mi nie pomogła. To nie, ja nie piszę tych książek dlatego, że interesuję się historią, no bo umówmy się, bardzo lubię historię, ale ja, i nawet z miłości do jednego chłopaka w liceum, to nauczyłam się tego pocztu cesarzy rzymskich. Ja w ogóle chciałam być starożytniczką, tylko mnie profesor Mrozek świętej pamięci od razu wytłumaczył. Wojciech? Nie. Nie wiem, jak miał na imię, ale pisał kryminały. A, dlatego ja tu jestem. Jest jedno wytłumaczenie. Pierwsze. Tak. Profesor Mrozek właśnie był tak beznadziejnym wykładowcą, że zniechęcił mnie do starożytności. Natomiast na historię poszłam dlatego, że no nie było tam matematyki. To zdecydowanie była główna przyczyna. Bo ja nie mam problemu z zapamiętywaniem, już teraz mam, ale nie miałam problemu z zapamiętywaniem dat. Natomiast tabliczka mnożenia opanowana do 5. Powiedzcie mi, ile jest 5 × 7. To już nie wiem, nie? 35. A skąd wy to wiecie? 7 × 8 jest podstawowe pytanie. Udamy, że nie słyszeliśmy. 7 × 8. No nie wiem. A skąd pan to wie? Czyli matematycy są z nami też, także. Pan pewnie jest z Politechniki. No. Historyk i umie takie rzeczy. Ale mam takie też pytanie, no bo ta praca magisterska jednak o tej Polonii w Sopocie, no to trochę wymagała z zachodu, czy po prostu pisałaś z literatury? Nie. Wiesz co, ta praca magisterska była beznadziejna, szczerze mówiąc, więc nie chciałabym, żeby ktoś ją przeczytał. Ale czytałaś ją drugi raz? Bo to było tak, że ja chciałam robić pracę magisterską o gry i zabawy szlachty. Mnie pasjonowała... Zabawa mnie pasjonowała i poszłam do profesora Odyńca, cudowny profesor Wacław Odyniec, historyk, który był podgolony na szlachcica i ciągle mówił mocią pani, on żył w XVIII wieku żyjąc, zresztą profesor Powierski żył w średniowieczu żyjąc w XX wieku, a profesor Odyniec w XVIII wieku, z tym, że profesor Odyniec, jak byłam na kilku zajęciach u niego, ja wiedziałam, że ja nigdy tej pracy magisterskiej nie napiszę, bo to był człowiek dygresja. I musiałam pójść do kogoś, kto byłby surowszy
trzymałby bat i było wolne miejsce tylko i wyłącznie u profesora Mikosa. Przyszłam do niego i powiedziałam, że chciałam robić o Żydach sopockich, no bo z Sopotu Żydzi interesowali mnie. On powiedział, Żydzi, nie. No to może, no dobra, co? On mówi, no to Polonia Sopocka w latach 33-39. Bo Polonię Sopocką 18-33 już robił ktoś inny, więc profesor miał taką monografię. Kontynuacja. Tak, ale to była nudna praca, nieciekawa i w ogóle... Poczekaj, bo jakby mnie wychodzi z tej historii, że poniekąd twoim życiem rządził przypadek i matematyka. Po drugie, w którym momencie to pisanie twoje zaczęło ci się w końcu podobać? Nigdy. Ja nie cierpię tego, co ja piszę. Ja wprawdzie nigdy nie czytam tego, co napisałam, ale podejrzewam, że to jest okropne. To nie spotkaliśmy takich opinii. Co mówisz? Nie spotkaliśmy takich opinii. Nie, nie. Czy państwo mają taką opinię? No dziękuję, kochani. Może tak, tak. Nawet specjalnie hejtu nie ma. Nawet specjalnie hejtu ale nie ma. Ale poczekaj, bo ostatnio na spotkaniu, które miałaś z Ewą Winnicką i z Mariuszem Szczygłem, na pierwszą rocznicę waszego podcastu, o tym będziemy jeszcze mówić, Ewa Winnicka powiedziała, że zadzwoniła do ciebie, ponieważ ty jesteś trzpiotka. No to prawda. Więc może rzeczywiście coś w tym jest, że tak jakby bajerujesz nas trochę, że ja tam średnio piszę, a nie, żeby nie, tu publiczność mówiła, nie, pani Magdo. Nie, ja nie kokietuję. To jest... Znaczy nie, no na przykład już ja się przyzwyczajam do książek z przeszłości swoich, czyli na przykład już uznaję, że Beksińscy nie są tacy najgorsi. Naprawdę, no tak mam, no po prostu to jest impostor syndrom, to jest przypadłość, na którą cierpią kobiety nie tylko w Polsce, ale i zagra, głównie kobiety, mężczyźni to też, prawda. Ale nie tak bardzo. To jest syndrom oszusta, czyli że w skrócie mówiąc, zaraz ktoś przyjdzie i powie, ty Grzebałkowska nic nie umiesz, a to wszystko to był przypadek. Do każdej książki, do której siadam na początku, to z drżeniem, że Boże Święty, poprzednie mi się udały, ale następna to już na pewno się nie uda. A ja cię rozumiem. I może rzeczywiście to jest u kobiet, bo na przykład podejrzewam, że tu siedzący pan Jan, bo ja go nie znam w ogóle, ale on na to nie cierpi. Nie cierpisz? To prawda. No. Natomiast to pociągnę ten wątek. Ponieważ czytając Beksińskich, bardzo państwu polecam, może też widzieliście film i myślę, że jest bardzo bliski książce. Tutaj jest takie wytłuszczone, wyodrębnione jedno zdanie z tej książki, ja je przeczytam. Zdzisław Beksiński nigdy nie uderzy swojego syna, Zdzisław Beksiński nigdy nie przytuli swojego syna. I dla mnie to jest takie zdanie, no pewnie dlatego też jest na okładce, które zostaje z człowiekiem, z czytelnikiem bardzo mocno. I pomyślałam sobie, no też nie ukrywam, że nie powypisywałam rzeczy z książek innych twoich, że gdzieś powoli wchodzisz w tą grupę reportażystów, tak jak Kapuściński, którzy być może świadomie, a być może nie, tworzą takie zdania kultowe wręcz. Czy masz takie poczucie? No nie, uchowaj Bóg, nie. Ale ty prawie nie wierzysz, to nie ta jednostka. Ja myślę, że Kapuściński też nie chciał tak. Tak mu wychodziło. Boże, najgorzej być wsadzonym jakoś tak w ramki takiej osoby, którą się nie jest. Reporter musi się trzymać ziemi. Ja nie jestem pisarką. To jest różnica. Na przykład jakby ktoś chciał mi dać Mercedesa, nie mogę wziąć. Nie? Nie mogę być ambasadorką Mercedesa, tak jakby ktoś z państwa chciał to. A Porsche pyta tutaj Marita? Porsche też nie mogę. Nie, bo jestem reporterką. Ale to czym jeżdżą reporterzy? Maluchem? Możesz? Mogę jeździć Mercedesem, ale który sama kupię. Rozumiecie? A nie kupię, bo jestem reporterką, więc... A możesz go kupić w promocji? Z bonifikatą? Tak, ale nie z bonifikatą dla Magdy Grzebałkowskiej, tylko jest bonifikata dla dziennikarzy samochodowa. Dla lekarzy, dla nauczycieli i dla dziennikarzy. Ale musiałabyś takim... napisać wtedy kawałek o samochodach chociaż. Czekaj, bo ja w ogóle ciebie nie słyszę, chyba tak. Musiałabyś kawałek o samochodach napisać. No właśnie nie, no właśnie wtedy bym nie wzięła. Okay. Także, wiesz co, z Kapuścińskim tak było, że on już tak pod koniec życia był sławny, że był strasznie zmęczony, gdzieś czytam jakiś wywiad z nim, był strasznie zmęczony tym, że musi jeździć, gdzieś otwierać, honorisis causa, jakieś rzeczy, wypowiadać się, dawać głos. A on chciał pisać. Nie to, że ja bym chciała pisać, bo nienawidzę pisać, ale wolisz się wypowiadać. Trzeba cały czas pamiętać, jak się jest reporterką i reporterem też, że nie jesteśmy, Boże, nie jesteśmy żadnymi gwiazdami. Jesteśmy rzemieślnikami. To też powiedział Twardoch o swojej pracy. On jest wprawdzie pisarzem i ma Mercedesa, no ale trochę się z nim tutaj zgadzam. W tym sensie, że my jesteśmy rzemieślnikami. Księgowy siada rano i liczy, szacun.
ja jak piszę książkę, no to albo jadę gdzieś w teren, albo siadam i piszę po prostu tę książkę i już. I to jest, się siedzi tak zwane dupo godziny, po kilkanaście godzin. Nie idę na plażę, chociaż mam blisko i nie łapię natchnienia z dzióbków mew. Najwyżej można zarobić kupę w głowę mewią i nie czuję oddechu Beksińskiego, który mi podpowiada, teraz napisz to i to. Nie, to są po prostu mega godziny walenia głową w pusty ekran. I tylko mąż donosi kawę, mówi, o, znowu tylko kursor. Brawa dla męża. Ale bez kursora to też by nic nie było, nie? No, musi być jakiś początek. A jeszcze w ogóle, jeszcze raz, że musi być... Bez kursora by nic nie było, musi być początek jakiś. Bez kursora. Opowieści. Tak, bez kursora. Ja ci będę tłumaczyć. Jak nie znajdziesz kursora, to... Czekajcie, może usiądę tak, bo po prostu pogłos, a to rybulka. Jak nie znajdziesz kursora, to po prostu nie zaczniesz w ogóle pisać. Dobrze. O, teraz lepiej. Przepraszam, że tak daleko. No tak poczułam się osamotniona teraz. No to się czekaj, to może tam pójdę, nie? Dobrze. Jeszcze dalej odejdę. Dobra, okej. Okay. Cudownie. Panie Janie? To w takim razie tematy są historyczne i artystyczne, tak? Reportaże. Identystyczne? Artystyczne, dobra. Ale... I dlaczego tak akurat, a nie inaczej? A ja jeszcze dopytam, bo dlaczego tak i czy jeżeli siadasz do tematu, to robisz, ty jesteś taką, przepraszam, dziewczyną agencyjną, która też ma 1000 klientów, więc musi w każdym temacie być ekspertką, czyli czy ty siadając do tematu automatycznie jesteś lub stajesz się ekspertem w tym temacie? Nie, nie, absolutnie. Właśnie jestem taką frajerką, która bierze tematy, bo myśli stereotypowo, wiele nie wiedząc o danym bohaterze albo o danym temacie i ja muszę się wszystkiego nauczyć od początku w tych tematach. Gdybym miała napisać książkę na temat, na który się znam, to pewnie to byłaby historia kultury materialnej XIX wieku, bo to jest takie moje, taka moja pasja, której nie rozwijam, bo nie mam czasu. Natomiast kiedy no, o księdzu Twardowskim nic nie wiedziałam, więc się musiałam dowiedzieć wszystkiego, ale wtedy staram się naprawdę już dowiedzieć wszystkiego. Z Beksińskimi był taki problem, że ja naprawdę nie wiedziałam, że oni są z Sanoka nawet. Myślałam, że z Warszawy, ja z Sopotu, więc myślę sobie, a będę podjeżdżać, tylko teraz tyłem do państwa, kurde. Za chwilę się przesiądziemy, zrobimy jeszcze jedno kółko. Dobra, co ty na to? Myślałam sobie, a będę z tego Sopotu skakać do Warszawy, jakoś ogarnę. Więc jak już się zgodziłam, że zrobię tę książkę, to sięgnęłam do Wikipedii. A on jest z Sanoka. Mówię, o kurtka na wacie, przecież ja mam z Sopotu bliżej do Sztokholmu. Naprawdę szybciej. Do Sztokholmu można dolecieć samolotem, nie wiem, w 40 minut, no a do Sanoka jedzie się 16 godzin. Trzeba konie po drodze zmieniać, więc to jest naprawdę... Polska jest wykluczona transportowo. I tak ze wszystkimi tematami. No ale jak już się biorę za coś, to bardzo bym nie chciała, żeby ktoś powiedział, ty się nie znasz, tam jest błąd. Dlatego po pierwsze walę przypisy wszędzie, gdzie się da. Oprócz w 45, ale już w Wojence są przypisy. A po drugie, no staram się naprawdę już przenicować wszystko, dogrzebać. Mam takie dobre nazwisko do tego. No właśnie, tak zastanawialiśmy się, czy to twoje prawdziwe jest. Serio, no. Ja kiedyś myślałam, że Kaśka Bonda to też jest jej pseudonim. No bo Bonda, nie? Bond pisze kryminały, ona mówi, głupia, ja się tak nazywam. I myślałam też, że Hutnik to jest pseudonim. No bo tak na zaczepkę, nie? Hutnik. Ona mówi, co ty, głupia, ja się i tak nazywam. Się. No więc ja się tak nazywam. Grzebałkowska. Urodziłaś się, żeby grzebać, jednym słowem. Już to nie lubię. Znaczy, nie, przyzwyczaiłam się do swojego nazwiska. Mój mąż się cały czas mówi, Jezu, że też nie chciałaś mojego nazwiska. Wie Boże, Kowalski, no, każdy się tak nazywa. Ale w podstawówce to cierpiałam z tego powodu, bo dzieci mnie przezywały i musiałam je bić. No jednemu to nawet nos złamałam, nie? Ale należało mu się. Pani mi wprawdzie odebrała odznakę wzorowego ucznia, ale wezwała moją mamę, to było w drugiej klasie podstawówki, wezwała moją mamę i powiedziała, temu chłopcu to się należało. Ja więcej Magdusi oddam za miesiąc. Czyli poczekaj, bo jak mamy już drugie uzasadnienie twojej bytności tutaj. Jako... Tak, jestem młodocianą przestępczynią. To trzecie, bo jesteś jakby grzebiesz, sprawdzasz, szukasz, tropisz, bo na tym polega twoja praca. Detektywistyczna robota to jest, uwielbiam, to jest najlepszy, najgorzej jest pisać, jeszcze gorzej jest odsłuchiwać nagrania, ale najfajniej jest właśnie robić research, jeździć, poszukiwać,
Tutaj w Poznaniu jest na przykład genialne archiwum, państwu polecam. Jak państwo nie mają tam żadnego interesu, to pójść zobaczyć chociażby podłogę, jest przepiękna, naprawdę. To... Jest piękne archiwum państwowe w Poznaniu. No myślę, że pewnie parę innych miejsc też byś poleciła, w sensie, że już wiele znasz. Tak, Akademię Medyczną, to znaczy uniwersytet. Też zastanawiało, jeszcze wrócimy za moment do tego pisania, ale zastanawiało nas, chociaż ja nie znam tego pana w ogóle i nie rozmawiałam z nim wcześniej, czy to pisanie to nie jest też taki właśnie sposób na podróżowanie? I... Za darmo. No, pewnie, za darmo, tak. Pewnie, że tak, tylko wiesz... To naprawdę 20 lat do tego dochodziłam, bo owszem, przywilejem reportera i takim plusem dodatnim jest to, że podróżuję i to tylko chodzi o to, żeby przekonać wydawcę, że jak piszę książkę o komedzie, no to muszę pojechać do Los Angeles i zobaczyć skarpę, z której spadł. Ale a jak przy wojence, no to też przejechałam kawał świata. Natomiast no to jest taki... bonusik, bo nie zawsze się jeździ. Czasami jedzie się do Ruciana Nida, miejscowości Ruciana Nida, bo Wisienka obrodziła wójtowi i to wtedy też jest ciekawa podróż. Także, bo rzeczywiście jest tak, na przykład w tej dziedzinie kultury filmu, to się nakręca film krótkometrażowy, wysyła się na konkursy do całego świata, no i potem stara się tam latać. No, także jest taka turystyka. Rozumiem, że w reportażu nie, ale no... Ale moment, bo teraz też po tych reportażach jeździsz, opowiadasz. Może nie za granicę. Po Polsce, ale uwielbiam jeździć po Polsce. Polska jest super. No to wiemy, tak naprawdę. Fajnie się podróżuje. Nie mam na myśli kraju. Ludzi, nie? Nie mam na myśli rząd. Nie, to nie. Nie, że nie, ja nie będę... o rządzie chyba nikt nie mówi tutaj, także nie. Ale żeby ktoś mnie źle nie zrozumie, nawet o kraju, wolę, bo potem będzie Grzebałkowska, lubi PiS, Jezus. Albo rząd PiSu nawet. Pytanie o ten historyczny okres, który teraz... byś wskazała dla siebie albo dla innych reportażystów, co warto zachować? No bo ten 45. fajnie opracowany, ciekawie, który następny nam zniknie za niedługo? Bo pierwsza wojna zniknęła. Wszystko nam znika. Ja pisałam 45. 10 lat temu i wtedy mówiłam do ludzi, nagrywajcie swoich bliskich, nagrywajcie swoich krewnych, ale też sąsiadów. Każdy ma dzisiaj dyktafon w komórce, więc to nie jest taki problem. A przecież dzisiaj, tamte 10 lat temu, to są lata 50., ale też warto pójść pogadać z mamą, z wujkiem albo z samym sobą i nagrać na przykład, no nie wiem, co się działo, no już nie mówię o wydarzeniach poznańskich, prawda, ale chodzi mi też na przykład o stan wojenny. I to warto wchodzić w szczegół, bo ogół to my już mamy, tą wielką historię na wysokich obcasach to my już mamy, ale na przykład... Nie wiem, czy pamiętasz, co robiłeś, co było na obiad, kiedy wybuchł stan wojenny? Niektórzy mogą to pamiętać. Pamiętam. No i co było? On pamięta. Pamiętam, bo akurat rozpoczynałem naukę w szkole w Gdyni i miałem dyżur w centrali telefonicznej i odłączyli nam telefony. I dlatego się zorientowaliśmy, że coś jest nie tak, bo zaczęły się strajki, żeby o tym nie mówić. I na obiad była sztuka mięsa w sosie chrzanowym. To jest świetna. Wtedy. I to jest właśnie, proszę państwa, ta historia, ta nasza tożsamość, która nas buduje. Bo owszem, musimy wiedzieć, że Wałęsa, że Jaruzelski, że coś tam, ale my się musimy identyfikować z historią. I jakby historię dzieciakom w szkole tak opowiadano, że Jaruzelski miał... na obiad sztukę mięsa w sosie chrzanowym. Naprawdę dzieci by się chętnie uczyły historii. No ale to prawda, to prawda. Znaczy, ja wiem, że ty nie jesteś Jaruzelski. Mam parę takich historii, które powinienem jakoś zapisać dla przyszłości, bo byłem świadkiem w Trójmieście przez te 4 lata, 80-84, wielu wydarzeń i to osobiście. Także to taki apel też do państwa. Jak macie coś takiego u siebie w historii, nie wiem, widzieliście na przykład odsłonięcie pomnika 56 roku w Poznaniu, co tutaj się działo, albo pierwsze manifestacje, pierwsze walki uliczne, które obserwowaliście, jak Maciej Frankiewicz tutaj prowadził tych młodych ludzi na milicję, to naprawdę warto to zapamiętać i gdzieś tam zachować, bo być może w przyszłości ktoś się o was o to zapyta. Albo Pani przyjdzie Grzebałkowska i będzie chciała. Będzie przepytywać. I macie gotowe, nie musicie ze mną gadać wtedy. No dobra, to jak mówimy o zapamiętywaniu różnych rzeczy, to chyba byśmy sięgnęli... Tam jest wojenka. Wojenka zupełnie, bym powiedziała, nietypowa książka, bo temat, jak sama nazwa wskazuje, możecie się państwo domyśleć, ale bohaterowie to ci, którzy byli dziećmi
w tamtych czasach. I to jest chyba pierwsza, znaczy przy 45 jeszcze tego nie widać, ale przy tamtej książce miałam bardzo poczucie, zresztą mówisz o tym wyraźnie, piszesz o tym wyraźnie, że nie wiesz do końca czasami, jak podejść do tych bohaterów, bo oni mają swoją historię zapamiętaną, która czasami leci zupełnie obok tej historii właśnie oficjalnej, nazwijmy ją. No tak, i to w ogóle jest ogólnie problem reportażu. Co jest prawdą w reportażu? Bo się toczy taka dyskusja od paru lat, czasami zdycha, czasami się wznosi, ale od paru lat toczy się dyskusja o prawdę w reportażu. Czym jest prawda w reportażu? Są skrajności. Jedni mówią, że nie ma prawdy w reportażu, że to jest po prostu opowieść moja, przeze mnie przesiana i mam prawo pisać w tym, co chcę. Inni mówią, że tylko fakty. No to wtedy to po prostu będzie tylko taka książka telefoniczna. A jak traktować opowieści ludzi, którzy opowiadają mi historię sprzed 80 lat i wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że gdybyśmy uczestniczyli teraz w jakiejś takiej historii, no nie, ktoś by tu wszedł i strzelił na przykład do Jana, prawda, bo przecież... Bo nie do mnie. No, nie do mnie też. To każdy, uwierzcie Państwo, że za tydzień każdy z nas, jak tu jesteśmy, inaczej by opowiedział tę historię. Bo to nawet chodzi o punkt siedzenia. Każdy ma inną wrażliwość, każdy nawet coś zapamięta. Więc też należy pamiętać to, że jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy opowiadają historię, nie dość, że byli dziećmi, to jeszcze sprzed 80 lat, to po pierwsze opowiadają historię zhomogenizowaną, czyli pamięć zbiorowa tam się nałożyła, też... Czasami też w naszych wspomnieniach z dzieciństwa coś jest czerwone, a potem jest niebieskie i wydaje nam się to zupełnie naturalne. I tak to jest z tą pamięcią. Nie pamiętam, o co mnie pytałaś. A nie przejmuj się, ja też nie pamiętam. Ale czy to twoja wiedza historyczna, a bardziej może ta dziennikarska z tego okresu reporterskiego, pozwalała ci tak oceniać lepiej te przekazy od tych ludzi? Tak jakoś odsiewała się? Nie ufam sobie i nie ufam ludziom pod tym względem. Zawsze staram się weryfikować historie, które mi ludzie opowiadają, a jeżeli nie mogę tego zweryfikować, no bo też jak ktoś mówi, siedziałem, proszę pani, no tam mi pan opowiada, że był chłopcem i szedł z armią radziecką, a potem z armią polską na Berlin i nocowali gdzieś pod Szczecinem, i poszli do jakiegoś kościoła i on położył, mówi, że wtedy człowiek spał koło człowieka, żeby się ogrzać i położył się koło jakiegoś człowieka, przykrył go swoim płaszczem i tak przespali całą noc, a rano się okazało, że to był trup Niemca po prostu, a po ciemku on tego nie widział. To tego ja nie zweryfikuję, ale wszystko co, i daję mu wiarę. Być może to jest opowieść jego kolegi, ale też pamiętajmy, że pamięć zbiorowa też jest istotna. A rzeczy, które mogę zweryfikować, czyli ktoś mówi, szliśmy z naszym oddziałem do tego miasta, tego i tamtego, to takie rzeczy przeważnie są opisane. Więc ja wtedy sprawdzam, dlatego ja tak długo piszę, bo to staram się wszystko zawsze sprawdzić. A jak już naprawdę nie umiem zweryfikować, sprawdzić, jak tam było, i są dwie sprzeczne na przykład historie, tak jak było w Komedzie, kiedy Jerzy Milian odszedł z zespołu Sekstetu Komedy i mówił mi, że nigdy nie wrócił, a Jan Ptaszyn-Wróblewski powiedział mi, że Milian wrócił po 2 tygodniach. I który ma rację? Rzecz nie do sprawdzenia. Naprawdę przekopałam wszystko, co się da sprawdzić, a to takie mikre dokumenciki w ogóle są z tamtych czasów dotyczące jazzu. Nie udało mi się tego sprawdzić, więc podałam obie wersje. No bo jakie mam... jakie mam prawo decydować, który z tych panów mówi prawdę? Prawo tego, co jest ciekawsze? Nie, tak nie mogę, bo ja jestem reporterką. No właśnie. To jest reportaż, to ja nie mogę. Nie jesteś pisarką, no. Tak, tak, tak. To wtedy ciekawsze to bym... Właśnie nie, to bym sobie wybrała właśnie ciekawszą historię, jakbym pisała powieść albo jakąś taką fabularyzowaną rzecz, beletryzowaną, a tutaj niestety. No właśnie mieliśmy taką rozmowę, nie z tobą, ale przed spotkaniem i nasi rozmówcy powiedzieli, że to jest straszne, bo oni sobie musieli wymyślać zakończenie i pomyślałam sobie, że ty w sumie, dla ciebie to nie jest straszne, bo ty wiesz, jakie jest zakończenie, a może to jest straszne. Od razu zespoileruję państwu, jej bohaterowie, głównie jeżeli chodzi o biografię, nie żyją. Tak, bo ja piszę tylko o nieżywych.
I to, żywy... A czy to nie jest bezpieczne trochę, że piszesz o nieżywych i oni, wiesz, nie mogą przyjść i tam dać ci po głowie? Ale dlatego wybieram nieżywych. Przecież oni się nie będą czepiać. A żywy to zawsze jest, a tam to mu się nie podoba, chce się wtrącać. A ci z wojenki jakby mieli jakiekolwiek pretensje albo ja się wtrącali? Ja wysyłam im do autoryzacji żyjącym, więc czytają wcześniej, albo na przykład mówią, że nie chcą autoryzować. To wtedy nie. A jeżeli czytają, to wracają z uwagami pod tytułem źle to pani napisała, albo nie tak. Tak, powiem. Oczywiście, że tak. No to wtedy, znaczy... Staram się tak opisywać, żeby nikt nie miał pretensji do całości, tylko na przykład pomyliłam, nie wiem, że to nie było w poniedziałek albo we wtorek, albo nie było rano, tylko wieczorem, bo jednak robi się skróty myślowe, jak się pisze, to siłą rzeczy tak się robi. A na kogo byś teraz przyjęła zlecenie? Na kogo bym przyjęła zlecenie? Żyję jeszcze. No to trzeba poczekać, tak. Jest parę osób, które mówią, Magda, kiedy napiszesz o mnie biografię? Mówię, poczekam. Nie, ale teraz piszę biografię bardzo nieżyjącej osoby. To może być bardziej i bardzo i troszkę? Tak, bo to jest Maria Konopnicka, ona już naprawdę bardzo nie żyje. Ale to jest jęk zawodu czy uznania? Czekają w takim razie. Naprawdę to nie jest nuda, proszę państwa. Taka historia to jest. Ona po prostu była... tak niesamowita. My o niej nic nie wiemy, a wszystko, co wiemy, to nieprawda. Z tą Rotą i w ogóle... napisała Rotę, to tylko prawda jest. Natomiast no, to jest bardzo dla mnie duże wyzwanie, bo jednak jako ta, powtórzę, reporterka, dziennikarka, moje wszystkie książki bazują na rozmowach z ludźmi. To nie jestem taką biografistką naukową, że no, teraz właśnie w czymś takim tkwię i to jest bardzo trudne. Bo do każdej książki, tej takiej biograficznej, mam około 150 rozmówców. Czasem mniej, do 150. Wykorzystuję z tego około 80 rozmów. To nie jest tak, że wszystkie się, ale wszystkie muszę odsłuchać. A tutaj? Kto żyje, kto znał Konopnicką? No właśnie, chciałam się zapytać, kto jest twoim rozmówcą? Jedyna rozmówczyni, z którą na razie rozmawiałam konkretnie związana z Konopnicką, to jest praprawnuczka Marii Konopnickiej, której babcia chodziła ze swoją babcią, czyli z Marią Konopnicką, za rękę po lesie, więc mam takie... Ona jest jakby relikwią trzeciego stopnia, ta praprawnuczka. Ale to jest bardzo duże dla mnie wyzwanie. Na szczęście ludzie w XIX wieku strasznie lubili o sobie pisać. Pisali dużo, dużo, bardzo dużo i dosyć otwarcie, muszę przyznać. Jak się złamie ten kod tej takiej grand elokwencji, takiego pisania na wysokich obcasach i tak górnolotnie i patetycznie, to fajne rzeczy wychodzą. Ale i tak jestem w strachu, że polegnę. Ale ja zawsze jestem w strachu, że polegnę. A plotkarskie pisma z tamtych czasów? Słucham? Plotkarskie pisma z tamtych czasów? Nie, to nie ma, ale pamiętniki są. Pamiętniki i listy, korespondencja jest. Więc... Czy pokusiłabyś się o taki myk, że jakby publicznie właśnie ogłaszasz tak jak teraz, że piszę o Marii Konopnickiej i jeżeli państwo mają wiedzą, wasze babki kiedyś wam powiedziały, to przyjdźcie do mnie? Czy w ogóle nie stosujesz takich chwytów? Wiesz co, z Konopnicką to jest tak, że ona jest jednak dosyć mocno przebadana, no bo jednak zmarła w 1910 roku, więc wszystkie osoby, które miały swoje babki, to już się zgłosiły, nie do mnie, tylko do muzeów i tak dalej, czy do uczelni różnych i ja już po prostu z tego korzystam. Ale tak naprawdę mówiąc, to nie ma takich osób. Czyli Mickiewicz ma szansę jeszcze u ciebie. Mickiewicz. Co Mickiewicz? No na biografię. Adam. Kiedyś powiedziałaś, że był łobuzem niezłym, także być może jest to temat. Nie, on żył z żoną i z kochanką w jednym domku, ale nie. Już na razie ta Konopnicka mnie kręci. Ona była niesamowita. Ale Orzeszkowa też była niesamowita. Słuchajcie, jak my myślimy o tych wszystkich nieszczęsnych kobietach, które wisiały u nas w klasie od polskiego, te brzydkie portrety, a on, na przykład Konopnicka była piękna. Bo ona była uważana za piękną kobietę przez swoich współczesnych. Patrzę na zdjęcie, mówię, ale przez taką aplikację, która zmienia fryzury, zmieniłam jej fryzurę na współczesną. Długie, rozpuszczone włosy bez grzywki. Słuchajcie, jaka piękna kobieta, taka w stylu kalifornijskim. Coś niesamowitego. Ja to w ogóle na Instagrama wrzucałam gdzieś w styczniu
w tym roku, więc jakby ktoś chciał się cofnąć do tyłu, jak mówią, to wtedy można to zobaczyć. Ale a Orzeszkowa, która wyszła za mąż w wieku 16 lat, nie kochała tego męża, który był chyba ze 20 lat starszy, rozwiodła się z nim kościelnie, czyli postarała się tak naprawdę o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak Kurski. Tak, tak. Dlatego teraz jest narodowe czytanie właśnie Orzeszkowy. I mało tego, ten facet, dla którego się rozwiodła kościelnie, ją porzucił, odkochał się, to ona się zakochała w innym facecie, który miał żonę w tym Grodnie. I 20 lat była jego kochanką, bo jego żona żyła. A to umarła, jest dobry, bezpieczny ślub. Układ, bo jakby masz mniej zobowiązań. A więcej... A Konopnicka na przykład nie chrzciła dzieci. A. Aha. A w Wilnie można było wziąć rozwód u Kalwinów łatwiej. No właśnie, coś Orzeszkowa przez Wilno robiła, bo jak ona z tego Grodna, to przez Wilno. To już widzę, dużo forsy będziesz ją jechać to kosztowało, teraz. Pewne rzeczy się nigdy nie zmieniają. Tak. Czy książki, które piszesz, podejrzewam, że tak, wpływają na ciebie jakoś, czy zmieniają cię mocno? Czy jako reporterka starasz się taki płaszcz założyć, żeby to było... Płaszcz, zdecydowanie. I to jest taki jeszcze żelazny. Praca to praca, życie to życie. Ja pracuję w domu, więc daleko nie mam, ale do pracy. Ale to dzięki temu, że przez jednak te kilkanaście lat pracowałam jako reporterka i po prostu uczyłam się rzemiosła, to nauczyłam się znieczulać też na pewne rzeczy wzruszające, okropne. Przecież jak piszę w Wojence o dzieciach mieszkających w łagrach, żyjących w łagrach, urodzonych w łagrach, no to człowiek, to czytelnikom jest przykro. Mówią mi, że płaczą, że czytają po kawałku, bo nie są w stanie i o to mi chodziło, żeby czytelnikowi było przykro, bo trzeba jakoś nie pozostawić człowieka obojętnym. Ale ja sama nie mogę się rozpadać przy tym. Tadeusz Różewicz powiedział, treny się pisze suchymi oczami. I to jest po prostu znakomita teoria pisania reportażu. Nie rozczulaj się nad swoim reportażem, tylko pisz o skomplikowanych rzeczach w jak najprostszy sposób. Ale znam osoby, które od razu weszły w pisanie książek i od razu weszły w bardzo ciężkie tematy, jakieś II wojna światowa, tematy żydowskie. I te osoby napisały tylko jedną książkę. I ta książka w nich nadal tkwi. Nie są w stanie napisać dalej, bo mają coś w stylu PTSD. To ja jestem na to uodporniona. Oczywiście to nie znaczy, że ja nie mam uczuć. Troszeczkę mam. Ale ja się wzruszam, kiedy z tymi ludźmi rozmawiam. No ale też patrzę, czy dyktafon nagrywa. Czy zadałam wszystkie pytania. Przeglądam dokumenty. No może po prostu jestem taką typową hieną dziennikarską. Nie wykluczam. No właśnie o to cię chciałam troszkę zapytać. Bo przecież rozmawiasz z tymi ludźmi, zanim to napiszesz, bo my się wzruszamy, ale wzruszamy się czymś, co ty już musiałaś przerobić wcześniej. To może pogadajmy o tym, jak to robisz, że ludzie w ogóle ci mówią takie rzeczy. I czy są też tacy, którzy zupełnie mówią, nigdy w życiu nie będę z tobą gadać, tudzież tacy, o których chciałabyś zapomnieć, tacy rozmówcy. Zapomnieć nie chciałabym o żadnych, bo nawet klęska w rozmowie jest coś wnosi, coś daje. Czy są tacy, którzy się nie dali złamać? Tak, było parę takich osób. Jedną panią z Poznania to już prawie stalkowałam. Pierwszą narzeczoną Krzysztofa Komedy. Naprawdę dzwoniłam do niej, słałam kartki pocztowe z pozdrowieniami, bo się nie chciała ze mną spotkać. Przyjechałam do Poznania, kupiłam kwiaty, stanęłam pod jej domem i twardzielka powiedziała, że się jednak nie zgadza. Myślałam, że już zmięknie, ale nie, nie dała się. Szacunek wielki. Natomiast to się bardzo rzadko zdarza. Jednak ludzie się zgadzają, ludzie lubią opowiadać, szczególnie te wojenne historie, więc to jest tak, że nie ma dużego kłopotu z rozmawianiem z ludźmi, no ale to też, bo jak ja rozmawiam z ludźmi, no ja się ćwiczę w rozmawianiu od urodzenia. Ja jestem straszną gadułą. No właśnie, no, tak mi się wydawało. Tak. I zastanawiałam się też, jak ty potrafisz, czy jesteś w stanie usiąść i nic nie mówić. Tak, nauczyłam się tego. Bo na początku, jak zostałam dziennikarką, to jak potem odsłuchiwałam swoje nagrania, wywiady, to myślałam, że dostanę szału, bo zagadywałam swoich bohaterów. Bo ja mam tyle fajnych historii do opowiedzenia, że ktoś mi coś mówił i tam potem nagranie. Prawie ktoś mi zdradził, nie wiem, tajemnicę, jak z kamienia zrobić złoto. A ja mówię, a wie pan, to ja panu opowiem coś lepszego. Kurde, no Grzebałkowska. Więc dziennikarz właśnie ta pokora, też się trzeba tego nauczyć.
trzeba umieć słuchać i umiem to. Ale to nie było takie łatwe. Natomiast tak, pierwszą rzeczą, którą dostałam w szkole podstawowej, to była uwaga za gadanie. No, po prostu, no. Ja mam coś dla ciebie tak przy... Akurat flirt towarzyski? Tak, bo pomyślałam, że ci się przyda właśnie na jakichś może takich trudniejszych, albo flirt żeby towarzyski. Zagaić. Wspaniale. Możemy pograć sobie. Dobra, chodźcie. To zadajcie pytania i otworzę. Dawaj, Janek. Czy z tych twoich reportaży zostanie coś takiego, co będzie może być w historii wykorzystane w przyszłości? Czy one są uniwersalne? Masz taką nadzieję? Nie, nie mam złudzeń. Nie mam złudzeń. Cieszę się teraz, mam swoje 5 minut, bardzo je wykorzystuję, ale nie mam trzęsionki ani złudzeń, że och, w przyszłości... Nie mogę wyjąć, kurczę. O, że w przyszłości to, o Boże, będą się uczyć dzieci, nie daj Bóg, z Grzebałkowski w szkole. No ale chciałabyś taką historię opowiadaną uczniom. Chciałabym, ale żeby to robili inni następni, żeby tak się po prostu, żeby to było systemowe, a nie, że tylko Grzebałkowska. To może będą cię cytować w podręcznikach. O Jezu, najgorzej, wtedy nie będą lubić. No czekaj, daj, Janku, weź kartę. Tylko musimy na głos czytać, dobra? Losuj, losuj. Dobra, tylko po jednej karcie, żeby szybko, bo jedna rundka, no ja zaczynam. Tylko jak to szło, jak to się grało? Ty czytasz i ja wybieram moją odpowiedź, tak? Bo to się dawało karty, a wiem, to się dawało karty, mówiło się numer. Dobra. 4. I ty czytasz na głos. 4. Pragnę panią pocałować. I teraz ty dajesz mi odpowiedź. Ma być też 4, czy może być inny? No czekaj, bo zaraz ty dostaniesz. 12. 12, poczekaj. Nie masz litości. Wspaniałe. Teraz ty, Janku, dajesz mi, a ja ci odpowiem. Okej. Okay. 11? Dobra. Nie, to ty. Tak, 11, tak? O. Herbata wystygła, ale romantyczna. I teraz ja tobie odpowiadam, ale romantyczny to ty jesteś. Herbata wystygła. 15. Przepraszam, że nie wstaję. Świetna jest gra. Zupełnie. Dobra, to już koniec. Dobra. Proszę bardzo, oddajemy. Oddaj. Żeby mi się karty robimy nie pogubiły. Robimy rundkę ze zmianą miejsc? Chcesz zmienić miejsce? Nie, już teraz dobrze słyszę. Tak, dobrze. To przejdźmy teraz do finansów. Czy z tego, co robisz, czy z tego się, co robisz, da się wyżyć? Chyba źle słyszę. Co robię, co? Czy z tego, co robisz, da się wyżyć? No ze spotkań autorskich, tak. Ze sprzedaży książek? Nie. Znaczy, ja i tak mam to szczęście, nie będę tutaj kokietować państwa, że nie. Mam szczęście, że moje książki się naprawdę bardzo dobrze sprzedają. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. I zwłaszcza literatura faktu, bo ja tu nie mówię o kryminalistach, którzy, prawda, i Chmielarz i tak dalej, no to i Zygmunt, no to oni sobie tam naprawdę mają zupełnie inaczej. Ale literatura faktu, chociaż jest popularna, to jednak... Jest to taka niszowa bardziej popularność. Ale na szczęście są spotkania autorskie. Przyjeżdżam, jestem na scenie, mogę się wygadać i jeszcze po prostu czasami za to płacą. Czekoladkami i herbatką. Czekoladkami i herbatką. Przypominam po mojej... Jeszcze są na przykład stypendia ministra, ale ja zapomniałam w tym roku wystąpić. W ogóle mi nie przyznają, ale występowałam. W zeszłym roku na przykład? Nie, nie, przy wojence wystąpiłam. Uznali, że to jest taki temat dzieci wojny. Ale nam też nie przyznają. To jesteśmy w tym samym grajdołku. A my o innych dzieciach mówimy też czasami. Chyba jeszcze raz bym zapytała o bohaterów pod tytułem, czy zdarza ci się do nich wracać i jakby rozumieć ich inaczej też po jakiejś tam chwili. Czy pewne rzeczy właśnie widzisz po pewnym okresie czasu inaczej? Nie, ale też dlatego, że ja w ogóle do nich nie wracam. Nie mam czasu. Życie biegnie do przodu. Temat jest skończony, zamknięty. I nawet jak wychodzą potem następne książki, na przykład moja książka o Beksińskiej była pierwsza, ale potem przecież był film i było mnóstwo innych książek, to ja nigdy już nie czytałam tamtych książek, żeby się dowiedzieć więcej o Zdzisławie. Nie, rzecz zamknięta, przeszłam do następnej klasy. No dobra, ale Zdzisław nie żyje, więc tu jakby mamy jasność w temacie. Natomiast przy wojence miałam wrażenie, że może ty nie masz czasu, żeby wracać do tych bohaterów, ale ci bohaterowie, ludzie, z którymi rozmawiałaś, miałam wrażenie, że dla nich byłaś ważna, bardzo tak, ważna. Oni dla mnie też ważni. Do każdego zadzwoniłam, kiedy książka wyszła, żeby wysłać im tę książkę. Oczywiście no nie do ludzi z Hiszpanii, poczekam, aż ta książka będzie po hiszpańsku, bo co im to da, jak dostaną taką cegłę do kraju Basków, poleci
po polsku. Natomiast do ludzi w Polsce zadzwoniłam, no i niestety część ludzi już nie żyła, no bo to jednak naprawdę są ostatni świadkowie II wojny światowej. Dorośli z tamtych czasów już nie żyją, a niektórzy po prostu mi już nie pamiętali. To było takie przykre. Znaczy nie mi przykro, tylko tak mi smutno, bo na przykład byli po udarze, no albo demencja, albo coś. Więc na przykład taki cudowny pan Gottfried Grubowski z Białegostoku, ten co powiedział, że wojna była cacy. Tak, był tak, taki, rzeczywiście. Tak, tak, tak. Co jeszcze, jak u niego byłam, to on jeszcze był aktorem kabaretu Lumbago. Natomiast właśnie on mówi, ojej, ja pani nie pamiętam. Wie pani, ale ja pół roku w szpitalu byłem. No więc myślę, że właśnie jakiś udar albo coś. Więc tak jest. Z niektórymi mam kontakt. Na przykład pan Artur, ten gdańszczanin, który jest bohaterem pierwszego reportażu w Wojence. Jesteśmy na Facebooku razem. I to jest człowiek, który... Bardzo lubię pana Artura. On mi... Znaczy myślę, że nie tylko mnie, ale wszystkim ludziom, których zna, dwa razy dziennie przysyła miłego poranka i smacznej kawusi, a wieczorem przysyła już noc, idzie nocka, kładź się spać, dobranoc. I my nawet w rodzinie mamy taki rytm. Ja mówię, słuchajcie, pan Artur prosi, żebyśmy już szli spać. A jest na przykład 18, nie? Więc ja panu Arturowi wysyłam serduszko, tam kciuka wysyłam i pan Artur wysyła. I to jest fajne, bo ja wiem, że pan Artur żyje i ma się dobrze. I skąd on w ogóle bierze te smaczne kawusie? Nigdy się to nie powtarza. Niewiarygodne. Ale moja matka mi też tak przesyła. Ja myślę, że to koleżanki jej przesyłają. Jest jakieś zagłębie, zagłębie tak. Takie. Mm-hmm. Czy po publikacji tej książki o 45 dostałaś jakieś takie uzupełnienia? Ludzie się zaczęli zgłaszać, że też mają takie wspomnienia? W sensie kontynuację pani napisze, tak, pani Magdo. Tak, tylko że ja właśnie temat zamknięty. Ja nie będę kontynuować, nie będę pisać drugiej części, więc po prostu zachęcam wszystkich, żeby spisywali to. Jest bardzo dużo takich lokalnych inicjatyw, że można, są archiwa społeczne, gdzie można się zgłosić ze swoimi wspomnieniami. Bardzo często biblioteki też mają takie swoje kąciki wspomnień lokalnych. Są w internecie też takie archiwa, gdzie można wysyłać swoje. Można też do karty wysłać, jak ma się na przykład zdjęcia albo wspomnienia. Ośrodek Karta też, który też jakby, z którego się wyłoniło Centrum Archiwów Społecznych, tak jest chyba nazwa właściwa. Więc naprawdę ja już nie. Ja już do tego nie wracam, ja już nie będę tego kontynuować. Ale to wydaje mi się, że to jest poniekąd cecha reportażystów, bo też jak była u nas Justyna Kopińska, wiadomo, ona pisze o innych rzeczach, ale też mówiła, że zajmuje się jedną sprawą, kończy reportaż i pomimo tego, że oczywiście później odzywają się ludzie pod tytułem miałem podobną historię, etc., to już nie jest jej historia. Ona już idzie dalej. No, taka robota. To jeszcze raz o tych artystów i o tą wojnę. Dlaczego tylko te dwa działy? Czy jest jakiś taki dział, którym chciałaby się jeszcze zająć? Tak wyszło. Dlaczego nie Tyrmand? No bo jest książka o Tyrmandzie. No wiem, Marcel Woźniak, jesteś tu? Nie ma go, ale był. Nawet dwie książki Marcela są o Tyrmandzie, więc nawet blerba mu pisałam. To co ja będę teraz... Ja w Tyrmandzie się bardzo kochałam w liceum, bardzo. Jego dziennik to normalnie znam na pamięć i bardzo chciałam być tą Bogną. Nie, żeby taki starszy pan się tak mną zainteresował, ale potem jak się dowiedziałam, co on wyprawiał w Ameryce, to się odkochałam w tym Tyrmandzie. Natomiast ja to w ogóle jestem człowiekiem do wynajęcia, więc takie tematy mi się trafiają, ale jak mi się trafi jakiś inny temat, to... A Kosiński? Kto? Kosiński. Zajęty. Ach, panie, bo powiedziałaś nam na zapleczu chwilę przed, że czytasz i czytasz nawet kryminały. O Jezu, to jest kolejny kryminały. Powód, dla którego jesteś na grandzie. Właśnie dlatego jestem na grandzie, bo później, ja kocham kryminały. Później, tak, państwo mogą Magdzie powiedzieć, co ma przeczytać, bo twierdzi, że już wszystko kończyło przeczytała. Kończyło mi się, proszę państwa, wszystko mam wysłuchane, bo ja słucham na audiobook, ja nie zasnę bez kryminału. Jak ktoś mnie zabije, to ja nie zasnę. Ale teraz to już po prostu z rozpaczy, że już nie mam czego słuchać. Wysłuchałam znowu całej trylogii Oszackim. Boże, jakie to jest świetne. Boże, dlaczego ten Miłoszewski tego Szackiego przestał. Tak nie szanuje, no. Naprawdę. Ale to pytanie moje brzmi, czy zdarza ci się, że czytasz, nie mówię o kryminałach, bo może to... Zdarza mi się, że czytam. Zdarza ci się, że czytasz i czytasz właśnie też na przykład biografię albo coś podobnego w twoim stylu i myślisz sobie, no kurczę, zrobiłabym to lepiej. Oczywiście. Albo na przykład mówię, jest jakie ekstra, tak bym nie zrobiła dobrze. To normalne jest typowo, ale mówię, ale zmarnowany temat.
Oczywiście. No, ale jak zmarnowany, to można go też podłapać. No wiesz, i to trzeba poczekać parę lat. Bo to nie ma tak, że jak jest biografia jedna, to już nie można napisać następnej. Ale jednak no, wypadałoby trochę poczekać, żeby trochę. No, no i oczywiście biografie żyjących to nie biorę pod uwagę. Dopóki żyją. Tak. Mhm. To już wiemy, to już wiemy. No tak, w porządnych redakcjach są takie przygotowane. Oczywiście, teczki. Teczki są przygotowane, także też masz swoją. Teczki na ludzi? Ja mam tak, swoją? Nie, teczki na ludzi też masz swoje, czyli czekasz na przykład. A, że ty masz swoje, a ja nie, że na ciebie. W tyle głowy. Nie, ale to wiecie co, tak świeży trup to też niedobrze, to trzeba odczekać z 5 lat, żeby osiadł. A propos kryminału, świeży trup, no bo tak rzeczywiście w redakcjach są teczki, tak jak teraz były z Królową Angielską, tak, ktoś się nawet pośpieszył, chyba puścił 15 minut wcześniej, jakaś redakcja nie wytrzymała i przygotowała tę teczkę, że już nie żyje, ale... A no na szczęście żyła? To za mała redakcja, a jeszcze żyła, tak. Chociaż nie wiadomo, bo to... Rzeczywiście, faux pas. Rodzina królewska, także może już nie żyła, tylko nie chcieli powiedzieć, bo musieli coś ukrywać jeszcze. No. Albo przeszukać jej jakieś... Tak. Ale wyobrażasz sobie, że ktoś jakby na ciebie robi teczkę i pisze o tobie? Zabiłabym po śmierci. No ludzie, co to za jakieś grzebanie w moim życiu? Ja mogę, inni nie. Nie, w ogóle ja oczywiście współczuję ludziom, o których piszę, ponieważ nikt nie chciałby, żeby napisano o nim biografię, oprócz tych, co piszą autobiografię. Ale oni są naiwni, bo myślą, że nikt o nich potem pisać nie będzie. Ale nie no, słuchajcie, to jest koszmar taki biograf. No, co on będzie mi tam zaglądał do szuflad i w ogóle? Nie, nie chciałabym. A może jakiegoś kryminalistę byś zreportażowała? Ale kogo? Miłoszewski żyje, Chmielarz żyje, Bonda żyje. Ale w sensie żyje. Kryminalistę prawdziwego takiego. A, prawdziwego. No wiesz co, no jest trochę, bo jest w Beksińskich ten typ, co zabił Beksińskiego. Ale mówimy o bardziej wysublimowanym może kogo? Kimś. No może nie takim, kto rzeczywiście no popełnił jakąś zbrodnię. Ale to w Poznaniu był taki facet, który w Swarzędzu tak pięknie obrobili bankomat, że wyciągnęli kilka milionów złotych. Prawdzie ich złapano, ale pieniędzy nie, złotych? Nie odzyskali. W kilku bankomatach. No i rozłożyli pieniądze. Już ich nie ma. Nie no słuchaj, jak będzie fajny i będzie nie żył, proszę bardzo. Jak państwo mają jakieś pomysły, to proszę podrzucać Magdzie. Jest kobietą do wynajęcia. Nie no, najpierw Konopnicka. Najpierw dobrze, skończ a kiedy planujesz skończyć? Za 2 lata. No, to akurat. To możecie państwo się zastanawiać dłużej, to prawda. Jak stoimy z czasem? Jeszcze możemy? Super. To ja bym chciała troszeczkę zmienić temat i przejść do twojego, myślę, najnowszego dzieła i dziecka. Czyli do podcastu i książki teraz. Jak się starzeć bez godności? Również można kupić w dobrej cenie, jak państwo wyjdą, to na prawo. I chciałam cię podpytać, skąd się pojawił ten w ogóle właśnie podcast? No bo znana reportażystka i coś takiego. No nie tylko ja, Ewka Winnicka. No i jeszcze znańsza reporterka. Jeszcze bardziej. Dwie znańsze, które pokazałyście. Znaczy podejrzewam, że koledzy reportażyści to znali już wasze twarze tego typu. Tak, bo to właśnie my jesteśmy takie. A książki piszemy na smutno. I pierwszy raz w życiu napisałyśmy coś na wesoło. Ale to głównie jesteście takie, czy głównie nie, jesteście... Nie, głównie jesteśmy nienormalne. Okej. Okay. To trudna transformacja. Nie, to jest płynne. To okay. Jest, wiesz, taki borderline, nie? Nie, no po prostu taka jestem. Ale umiem pisać też na poważnie. Od wielu lat mówiono mi w redakcji, na przykład Magda, napisz jakiś reportaż na wesoły, to takie, jak jesteś taka wesoła. I mi to nie wychodziło. A tym razem wiesz, też człowiek musiał dojrzeć. To skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że mamy z Ewką razem obecnie 100 lat. 101, bo Ewka jest starsza. I bardzo się lubimy i mamy bardzo podobne poczucie humoru. Takie dosyć sarkastyczne. I to Ewka zadzwoniła. Bo ja jestem leniwa, w związku z tym ja bym nic nie wymyśliła, żeby podcast robić. Jezu, jakaś dodatkowa robota. Ale Ewka zadzwoniła i mówi, Magda, słuchaj, robimy podcast. A potem mówi, chodź, napiszemy jeszcze książkę. Ja mówię, Jezu, zwariowałaś chyba. No ale ja jestem nieasertywna i lubię Ewkę, więc się zgodziłam. I mamy podcast, polecam, na YouTubie. Jak się starzeć bez godności. Niektórzy mówią, że jest strasznie chaotyczny, że przerywamy i w ogóle bredzimy. A my uważamy, że tak właśnie o to chodzi. I książkę napisałyśmy. I dobrze się przy tym bawimy.
Ja chciałam powiedzieć, że ten humor, wbrew pozorom, wydaje mi się, że u ciebie w reportażach też jest. Pamiętam taki fragment bodajże z Wojenki, kiedy jedziesz przez Polskę z mężem i z córką. A nie, to w 45. A przepraszam, to w 45, tak, bo czytam, powtarzałam rzeczywiście jak ostatnie. Jedziesz z mężem i córką i opowiadasz o chyba o jakimś panu, z którym chciałaś porozmawiać, ale tam nie za bardzo chciał i przywołałaś córkę i ona zrobiła oczy Shreka, bo to był twój sposób na to, żeby kogoś otworzyć. Oczy kota Shreka. Tak, oczy kota Shreka. Pamiętacie tak, tego takiego, co tak... No, tak. No to się cieszę, jeszcze dziecko wykorzystujesz do tego. Tak, tak. Ale był to taki właśnie moment, kiedy widziałam taki, o, chyba no się uśmiechnęłaś pisząc. Przemyciłam trochę poczucia humoru. A scenografia tego waszego programu, bo... Wydaje mi się, że jest bardzo podobna do scenografii kabaretu Dudek, który kiedyś był. Oni też wychodzili zza koca, takiego wiszącego na ścianie. A my wychodzimy zza koca? No macie tak z tyłu taką jakąś... Nie, to na ostatnim spotkaniu było. Na ostatnim spotkaniu była jakaś taka kotara za wami. Przed kocem byłyście. Nie wychodzicie zza koca, jest kotara taka. Jak sobie obejrzałabyś kabaret Dudek, to tak właśnie wyglądało. Ja wiem, ja znam kabaret Dudek na pamięć. Nie zauważyłaś po prostu kotary u Szczygła? To nie było tam kotary. Kotara była? Była, ale ja za niej nie wychodziłam. No nie, no ale kotara... Ale wiecie co, to było 3 dni temu, także naprawdę mogę już to nie już pamiętać. Ja mam 50 tak, lat. Masz 50. Chciałam puścić kawałeczek z jednego z tych podcastów. To nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest reprezentacyjny kawałek. Reprezentatywny kawałek, ale po pierwsze uśmiałam się jak norka słuchając tego, a po drugie, no może posłuchajmy i ja zadam pytanie. Mogę poprosić? Przyjemność. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy mamusie panu powiedziały, że my mamy też jeszcze psy w naszym podcaście i chcielibyśmy, ja się nazywam Toto i jestem Chihuahuą. A jakim jesteś psem, Andrzej? Ja jestem złym psem. A to jest pies Ewki, on się nazywa Blowal. Jestem Blowal i chodzę do przedszkola. Tak. Jestem stary już. A będzie z nas jadł? Oczywiście, że zaraz was zje. A chcesz nas ugryźć, Andrzej? Naturalnie, że tak. Proszę pana, a w co nas pan będzie gryzł? W dupę! Na imię, bo Andrzej to twój pan ma na imię lat. Ja jestem Neptun. Neptun! Nie wiem dlaczego, ale przyszło mi to do głowy w tej chwili. Neptun, a twój pan jest fajny? Moja pani jest fajna. A jest na razie kacha. Kacha. I jak do niej szczekać? Kacha! 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 Ona bardzo to lubi. A ty na przykład lubisz, a co lubisz jeść, Neptun? Bo ja na przykład lubię seski jeść. Dupy lubię jeść. Dupy, To dobra jest dupa, to ja też dzisiaj zjem. No, po prostu dupy, mamusia. Zimne dupy. Ale to, ale przecież chomiki nie jedzą dup. Matko, to brzmi jak taka jak z Koralgola, nie? No wracamy ja do tego Koralgola, tak. Ja chcę powiedzieć, że my nie mówimy cały czas z Ewką psami, tylko nie, zawsze nie. Na koniec numeru mówimy. A wiecie państwo, kto był tym psem Neptunem? Właśnie o to chciałam zapytać. Andrzej Seweryn. Taki ziom, bo my zaskakujemy naszych gości, jak mamy gości i mówimy do nich naszymi zwierzętami i naprawdę ludzie mają poczucie humoru. Andrzej Seweryn okazał się, że jest psem Neptunem. Bo ja jestem Chihuahuą, Toto. No właśnie cię chciałam zapytać, jak to robicie, że no Andrzej tak. Seweryn, nie, że Andrzej Seweryn, tak? Umówmy się, poniekąd to człowiek z piedestału, tak, już legenda, kult, każdy z tych słów można do niego zastosować, przychodzi do was do podcastu, to jeszcze rozumiem. Rozmawiacie tam o starości, o wieku, o młodości, o tym, czy on staje robić różne rzeczy i na samym końcu wydobywacie z niego tego psa Neptuna, który właśnie mówi, ja tam uwielbiam moją panią Kachę, żona jego stała za drzwiami, Katarzyna, i ugryzę was w dupę. Wielka improwizacja. To nie było, jakby on nie wiedział, że będzie... Nie, w życiu. On nie wiedział. Mało tego, nigdy nie słuchał naszego podcastu, więc on nie wiedział, że tam występują psy. Ale na przykład Dionysios Turis, ukochany nasz tutaj grecko-polski, nasz wspaniały reporter, on ma kota i był bardzo nieśmiały jako kot. Ale też się porwał, dał się porwać. Czy to coś mówi o tych ludziach, jak oni jakby przyjmują te psie kocie pozy? Pewnie, tak. Tak, fajne to jest bardzo.
Znaczy tak mówię, nie? Bo czasami dostajemy maile albo listy, że no drogie panie, wasz podcast jest fajny, ale tak psy to żenada, wyłączam, kiedy tylko zaczynacie mówić psami, więc my to szanujemy, ale nie zmieniamy tego. Ale jakby główną tematyką jest, jak się starzeć bez godności. Tak, tak. Główną tematyką naszego podcastu, mówimy to naszymi ludzkimi głosami, jest oswajanie starzenia się. Ponieważ doszłyśmy do wniosku, że tak naprawdę, no to wiemy doskonale, że starość nie radość, że... Śmierć nie wesele. Śmierć nie wesele, ale młodość też nie wieczna. I po prostu rozmawiamy o wszystkim. Staramy się też w sobie pewne tematy tabu przełamywać, swoje stereotypy i też swoje lęki, bo na przykład mówimy o tym, co nam zwisa. Co nie jest takie proste i łatwe. Przecież cały świat dąży do tego, żeby wyglądać jak Madonna, która ma 70 parę lat, a wygląda jakby miała 16. Cały świat mówi dzisiejsza 50, wczorajszą 30. I wszystko super. Ale to oznacza, że mamy wyglądać też młodziej niż no, jak patrzę na zdjęcia ludzi sprzed 20 lat, 30-letnich, to wyglądali potwornie, bo moda mi się wydaje okropna. Ale my z Ewką trochę to obśmiewamy. Obśmiewamy przede wszystkim siebie. Miałyśmy także odcinek o seksie. 8 razy do tego podchodziłyśmy, bo to wcale nie jest łatwo rozmawiać o seksie. Teraz polecam nasz odcinek w tę niedzielę, bo drugi raz do tego podeszłyśmy, ale tym razem mamy rozmowę z seks-edukatorką, Alicją Długołęcką. I to jest bardzo ciekawa rozmowa i proszę Państwa, można mieć orgazm w wieku 80 lat. Mhm. Nasza publiczność to wie. Cieszę się bardzo. Więc gadamy na różne tematy. Czasami naprawdę po prostu tylko pękamy ze śmiechu, a czasami jesteśmy trochę poważniejsze. A propos tego, jak kiedyś wyglądali ludzie, to serial 40-latek, niech sobie Państwo zobaczą. Ci, którzy mają 40 lat albo spodziewają się, że będą mieli, to jak wyglądał Karwowski? A jak wyglądają teraz 40-latkowie? Zupełnie inaczej. No to jest prawda. Ale pamiętaj, że teraz młodzież jest taka duchologiczna, nastawiona duchologicznie. Na przykład ich kręcą lata 90. i 80. Urządzają sobie mieszkania w tym stylu. Jezu, i w ogóle przecież moda jest teraz taka, ludzie. Moja córka wygląda tak, jak ja nosiłam w 92. Mówię, dziecko, to koszmar. Ona mówi, mamo, to jest super. I mówi, czemu wyrzuciłaś wszystkie swoje ubrania z 92? Ja mówię, Boże. To prawda. I te meble zbierane teraz na wystawkach, nie? Tak, jest krzesło z 93 roku. Tak, IKEA znowu wprowadziła meble na B. Billy, które były na początku, kiedy IKEA weszła do Polski. Takie tak mi się podobały. Mocno. A to była taka meblościanka z sosny. I znowu jest Billy w IKEA. Czego ja bym nie chciała na przykład. A Hemnes też już nie chce. Czyli z jednej strony jakby idziemy do przodu i nie chcemy wyglądać tak, jak kiedyś wyglądali ludzie w naszym wieku, a z drugiej strony jednak sięgamy po to, co było. Czy to może, a może to jest właśnie skaza jakby naszego pokolenia, bo nie ukrywam, że my jesteśmy blisko pokoleniowo. Jesteś starsza? Janek też. Na potrzeby dzisiejszego spotkania powiedzmy, że jestem. Nie, no co ty, przecież wiem, że młodsza. Nie, nam z Ewką chodzi o to, żeby każdy starzał się jak chce, żeby nikomu nie mówiono, teraz jesteś stara, czegoś ci nie wypada, teraz nie możesz czegoś robić, nie możesz mieć długich włosów albo nie możesz mieć krótkich włosów. Starsza pani albo seniorka w krótkiej sukience, nie wolno. Miejmy to wszystko gdzieś. Proszę sobie wyobrazić, że są takie gazety seniora i myśmy z Ewą przeglądały te gazety i to naprawdę jest, chodzi nam o to, żeby tych ludzi, którymi my zaraz będziemy, nie infantylizować. A są gazety dla seniorów, gdzie są, piszą to chyba jacyś 18-latkowie, porady, czym zająć swojego seniora. I na przykład powiedz seniorowi, że już nie tylko Chińczyk, nie tylko Monopol, że są też gry komputerowe. No ja pierdzielę, ale ci ludzie, co są dzisiaj seniorami, to oni na początku lat 90. wprowadzali komputery do Polski. To oni komputeryzowali kraj. Więc może niech się stuknie w głowę ten, kto to pisze. Albo na przykład zajmij swojego seniora czymś, zaproponuj mu na przykład carving. No i co myślimy? Narciarstwo? Super. Nie, carving to są rzeźby z warzyw. Owszem, ktoś chce rzeźbić w warzywach
fantastycznie, ale nie wciskajmy ludzi w jakieś takie po prostu bardzo wąskie kanały, bo naprawdę, ja uważam, że mam przed sobą co najmniej jeszcze 30-40 lat życia i zamierzam naprawdę korzystać z tego. Ale ta godność w tytule to sarkazm. Ta godność to sarkazm. Wiesz co, czasami piszą do nas ludzie, albo nawet raz przyszła pani na spotkanie autorskie z Konstytucją. Powiedziała, że proszę zobaczyć, godność jest przynależna każdemu człowiekowi. Tak, ta godność tak. Natomiast godność taka ta starzejącego się człowieka to jest właśnie fałszywie rozumiana, że właśnie musisz zachowywać się z godnością, musisz mieć spódnicę na gumkę, w kolano w kwiaty i mieć rajstopy cieliste i beżową bluzkę. Owszem, jak ktoś chce, ale państwo zobaczcie, jaką modę się proponuje ludziom w starszym wieku. Po prostu my byśmy wszyscy wyglądali jak ludzie z gazetki Lidla, no ratunku. Naprawdę, to jest okropne. Że ta gazetka jest robiona w Poznaniu. Naprawdę? No, wszystkie reklamy Lidla są w Poznaniu robione. Jak zobaczysz, kiedy się przyjrzysz filmom, to zobaczysz, że się kręcone jest u nas na ulicach. O rety. No. O rety, weźcie coś, zróbcie coś z tym. Zawsze możemy ich prześladować, dobrze, no to jakiś tam pomysł. Wyślemy im ten wywiad. No. Żądamy ładnych ubrań z Lidla. Dla seniorów. Dla młodych też, no tak. Nie znaczy, żeby nie było podziału chyba, jak ktoś chce ubrać... Żądamy, żeby młode osoby nie wyglądały jak stare, a stare jak stare. No to teraz znowu wracamy do pieniędzy. Czy liczycie na to, że ten podcast pozwoli wam poprawić wasz status społeczny? Już nam poprawił. O. Mhm. I już nam wszystko poprawił. Ja na przykład 2 tygodnie temu miałam 50 i nic. A. Właśnie przez rok tak oswoiłam ze starością, że w ogóle nic. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale naukowcy radzieccy ustalili, że wiek przedstarczy zaczyna się w 45 roku życia. No bardzo mi przykro. O serio. No. Wprawdzie nie bierzemy w ogóle pod uwagę czegoś takiego jak naukowcy radzieccy, no ale jednak niesmak pozostaje, prawda? Tak. Chodzi o to, żebyśmy nie gnali za tą młodością jak nienormalni, ale też nie dawali się wsadzić w beżowe kapcie, nie? No. Myślę, że robicie to doskonale, bo mówię szczerze, po twoim poście jednym, kiedy tak pięknie machasz przed ramionami. Kto mi dał skrzydła, tak? Tak, Kochanowski. To sobie pomyślałam, kurczę, może rzeczywiście mogę też nosić tak, wiesz, odkryte ramiona. Tak. Nie, bo właśnie, jak ktoś chce nosić odkryte, niech nosi odkryte. Tak, tak. Ale wynalazłyśmy... To są twoje ramiona, nie? No. Tak, ale wynalazłyśmy z Ewą na to znakomity sposób, bo my także na Instagramie mamy czasami taki tutorial, tanio, a młodo. Bo też chodzi o to, że jest ta gonitwa za tymi botoksami, za teraz jest taping, kobido, wszystko. I to jest wszystko super, tylko bardzo drogie. Tutaj w książce przeprowadzamy analizę kosztów. To naprawdę, proszę państwa, można sobie kupić samochód za te wszystkie takie usta. I... No to Dolly Parton mówiła, że trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby tak tanio wyglądać, jak ona. Ta, wspaniałe. A my chcemy wyglądać drogo, tanim kosztem. I na przykład na te pelikany mamy świetny sposób. Trzeba wziąć folię spożywczą przezroczystą, owinąć, tylko trzeba nakłuć widelcem, bo żeby ciało oddychało, bo inaczej się poci. Proszę państwa, ja to zrobiłam 3 dni temu na naszych urodzinach naszego podcastu w Warszawie. Właśnie to, co prowadził Szczygieł. I wspaniale, było porównanie. Jedna ręka była z folią, druga bez. Jaka różnica? Mnie się bardzo podobało to wykorzystanie gumy do rzucia, jeżeli chodzi o wybielanie zębów. Tak. Też tak. Zastanawiałam się, bierzemy czy nie gumy do rzucia tego. Orbit i sobie, bo na przykład ja mam na przykład żółte zęby, nie? I nie mogę ich wybielić, bo mam nadwrażliwość tamtej kości, że to strasznie boli. I do końca życia będę miała zęby jak koń Przewalskiego. Nie da się tego wybielić. A chciałabym mieć takie zęby jak amerykańska, albo jak na przykład Małgorzata Rozenek, nie? Polska Małgorzata Rozenek, nie amerykańska. No i co zrobić? Bierzemy tiktaki, jak ktoś chce mieć ząbki jak perełki, albo na przykład gumę do rzucia Orbit i sobie wkładamy. Wspaniale, też jest tutorial, polecam na Instagramie. Takie. Można także, jest modny taping, czyli te taśmy się takie robi, prawda? I tam się w tym śpi i to wtedy się rano wstaje i jest się pięknym. Ale po co ten taping drogi? Taśma malarska. Znakomita. Chciałyśmy na początku z Ewką użyć taśmę, tą srebrną taką, duct tape, ale dzięki Bogu, że tego nie zrobiłyśmy, bo byłaby przy okazji depilacja.
na przykład zrobić sobie tutaj oczy do góry, chciałyśmy sobie podnieść, bo te powieki w tym wieku odpadają, nie? No i miałybyśmy łyse brwi. Ale malarska taśma, jak wiadomo, bardzo ma słabą kleistość, żeby można ją było zdjąć bez zerwania tynku, jak już jest pomalowane. Genialne. Też jest na Instagramie. Ja na przykład na starość będę miała długie włosy, w sensie później może, nie na starość. I Janek zawsze mówi, że taki kok będę miała i tak mnie będzie ciągnął do tyłu. No ja już właśnie zapuszczam dlatego. A. Ja będę miała włosy do kolan, siwe i rozpuszczone, albo w koku, co będzie ciągnął. I po, tak, i się, oczy się powiększają, jak się mocno ściągnie. Tak, a w dodatku jak masz głowę do góry, to ci się grawitacja tak, prostuje twarz. I mówi, ale pani wygląda młodo, dziękuję. To jest fantastyczne spotkanie w ogóle. A czy wy macie, bo ja widzę, że ty jesteś mega zaangażowana w ten temat. Jakby walczysz całą sobą. No to jak śpiewał piosenkarz It's My Life, także... To w sumie fakt. W sumie fakt. Czy, a marzy ci się, albo myślisz też o reportażu na ten temat, czyli nie takiej książce, jakkolwiek bardzo pomocnej, ale jednak lżejszej, tylko właśnie... Coś cięższego na temat starzenia bezgodności? No co ty? Ciężko. Konopniska. Trzeba poczekać. Nie. W ogóle o starzeniu tylko lekko. O Konopnickiej na poważnie. Konopnickiej. Tak, będzie taka poważna książka do płakania. I gruba. No zawsze mi grube wychodzą, ale to dlatego, że im te literki takie duże drukują. Ale to dobrze, bo starsze osoby wolą czytać duże literki. To tak, ja ten podcast lubię. Przechodzi, to prawda. No. Ja też lubię. Dobrze, czy ty masz jeszcze coś? Pytania od państwa jeszcze obiecaliśmy. Tak, 15 od minut. Państwa. Jedyna niepowtarzalna Magdalena Grzebałkowska, można pytać o poważne rzeczy i można pytać o urodę. To się rzadko zdarza, bo nasi autorzy to... Brzydcy. Dobrze, że tu nie ma żadnego autora. Mają mniejszą specjalizację, to chciałam powiedzieć. Pani ma tam... Proszę się nie bać. Proszę pamiętać, że ty jesteś co, różowym misiem? Puchatym. Puchatym. Króliczkiem chyba jestem. Puchatym różowym króliczkiem. No, ale chyba jestem, prawda? Chyba. Dzień dobry, a może już w zasadzie dobry wieczór, bo się zaczyna zmieszkać. Ale tak, wspominała pani, że Konopnicka była piękną kobietą. Zapraszam na wrocławską polonistykę. Tam zdecydowanie kult maryjny nie funkcjonuje i nie jest kultywowany. Wręcz przeciwnie, mój wykładowca od Staropolszczyzny twierdził, że no, literatura polska jest bardzo piękna, ale były dwa wyjątki. Konopnicka i Orzeszkowa. Ale on się nie zna totalnie. Znaczy jej wiersze faktycznie no, są takie trudne do pokochania. Ale nowelistyka jej? Niech pani mu powie, że on się nie zna. Niech oddaje doktorat, bo to... Nawet habilitację pewnie. Niech oddaje. Dobrze, a teraz jeszcze chciałam zapytać, bo wspominała pani, że nie udało się gdzieś tam zdobyć i przekonać pierwszej narzeczonej Krzysztofa Komedy, żeby udzieliła pani wywiadu. A nie pomyślała pani wtedy, żeby Tośkę wykorzystać i oczy ze Szreka? Nie, bo ona wtedy była starsza, już się nie dała wykorzystać. A wtedy jak miała 7 lat, to ja tam mówiłam, Tośka, zrób kotka Szreka. Narobiła, ale potem to już nie. Teraz uważa, że jestem strasznie obciachowa, że jestem matka siara i zabroniła mi założyć konto na TikToku, także powiedziała, że to po prostu będzie poniżej wszelkiej godności, jak założę konto na TikToku. I zawsze jak jadę występować publicznie, mówi, mamo, bądź najlepszą wersją siebie, ja cię bardzo proszę, więc staram się. Ale ciuchy po tobie by nosiła. No tak, ale te z lat 90. to obciachowe. Teraz uważa, że się fatalnie ubieram, także jak starsza pani. O mamo. Przepraszam, bo to trochę nawiążę do tego, co pani powiedziała, bo jakby wchodzisz też, czy jesteś w takim nurcie, czy mi się wydaje, bo może naciągam teraz, żeby nie było, kobiet piszących i jeszcze do tego piszących inaczej niż dotychczas się pisało w nawiasie przez mężczyzn. Masz takie poczucie? Znaczy to, ja to w ogóle nigdy nie dzielę literatury na męską i damską. Jest albo zła, albo dobra. No i to jest cała moja odpowiedź. Jeżeli staram się pisać inaczej niż inaczej, to po prostu staram się pisać inaczej niż wszyscy. Żeby pisać po prostu po Grzebałkowskiemu. I zawsze stawiam sobie taką poprzeczkę, żeby następnym razem napisać jakoś może trochę inaczej. I zawsze mi wychodzi tak samo. No ale pocieszam się, że Rolling Stonesi całe życie nagrywali takie same płyty i cały czas one się dobrze rozchodziły, więc
Więc to przy wojence się trochę starałam bardziej, chociaż formą zagrać, ale tutaj akurat z formą było o tyle łatwiej, że to była książka o dzieciach, więc ja mogłam sobie pozwolić na napisanie legendy, na napisanie reportażu, jak to byłby elementarz. Ale nie zawsze też można tak formę wykorzystać, wydaje mi się. Prosimy. Jeszcze o pytania. O. Tam z tyłu jest pan i z przodu jest pani. Która dziewczyna pierwsza dojdzie tutaj z lewej strony mojej? Ja mam pytanie o ten podcast najpierw, bo on jest jakoś powiązany z Radiem 357, więc chciałem się zapytać, co było pierwsze? Jakieś propozycje od tego radia i potem podcast, czy odwrotnie? Nie, nasz pomysł to był i to było tak szalone. Ewka mówi, Magda, choć robimy podcast. Ja mówię, dobra. Przyjechała do mnie, nagrałyśmy na dyktafon w komórce pierwszy odcinek i to był tak zwany pilot. No i co teraz z tym zrobić? I Ewka spotkała kolegę z Radia 357 gdzieś w centrum handlowym. Mówi, ty, my podcast będziemy z Magdą robić. On mówi, to dawajcie do nas. No i się związałyśmy z Radiem 357, ale potem w maju, już po pewnym czasie, bo jednak byłyśmy tylko dla patronów radia. I to w ogóle w Radiu 357 było super i naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczne, ale myśmy chciały być takie bardziej lewicowe, takie bardziej dla wszystkich, takie bardziej demokratyczne. No bo nie każdego człowieka stać na to, żeby nawet te 10 zł miesięcznie, bo chyba była taka najniższa stawka zostania patronem, nie każdego nawet na to stać, ja to rozumiem. Pomyślałyśmy sobie, a bądźmy śmieszne dla wszystkich, a kto chce płacić, może wejść na Patronite, polecam, Magda Grzebałkowska. Ale się rozstałyśmy bez gniewu, z sympatią, z Radiem 357, więc najpierw byłyśmy my, a potem było, znaczy w sensie jeśli chodzi o podcast. Jeszcze drugie pytanie o największe zaskoczenie w pani pracy, bo nie wiem, czy w końcu pani dojechała na tą skarpę w tym Los Angeles, żeby zobaczyć, czy też nie? W ogóle jakiś taki najbardziej zaskakujący rozmówca, czy miejsce, które pani sobie jakoś inaczej wyobrażała? To ja tego panu nie powiem, dlatego że to jest, ja jestem 26 lat reporterką. To jest naprawdę, no właśnie to mnie napędza w tej mojej pracy. Że ciągle jest coś innego, ciągle się coś wydarza, ciągle są jakieś przygody, niesamowite historie, czy smutne, czy wesołe, czy dziwne, czy wkurzające. Tego jest tak dużo. Oczywiście, że byłam pod tą skarpą, z której spadł Krzysztof Komeda. Dotknęłam jej ręką. Mało tego, robiłam zdjęcia w środku domu przez okno tego, który stoi na miejscu domu, w którym kiedyś mieszkał Krzysztof Komeda, właściciela w domu nie było. Bardzo się bałam, że sąsiedzi wezwą policję, bo wyglądałam jak idiotka, robiąc zdjęcia. Więc tych zaskoczeń jest mnóstwo. Naprawdę, no. Tego się nie da powiedzieć. Na przykład dużym zaskoczeniem dla mnie było to, że nikt nie wie, kim był Komeda za granicą. Ja byłam pewna, że pojadę w świat, zwłaszcza do Ameryki, no w końcu jednak to Rosemary's Baby, jednak to Hollywood, I to nazwisko będzie mi otwierało drzwi. To jest po prostu oczywiście ta mania wielkości Polska. I już na granicy w Los Angeles na lotnisku się przekonałam, że coś jest nie tak z tym moim myśleniem, bo pytał pan w Immigration, dokąd państwo jedziecie, bo jechałam oczywiście z mężem i z córką. No i wyglądaliśmy potencjalnie na taką rodzinę, co żona na zmywak, mąż na azbesty, a dziecko do szkoły. No i bałam się, że nas nie puszczą. Chciałam taka być, że... Więc pan mówi, jaki jest wasz cel tutaj pobytu? Więc ja mówię, no, że jestem pisarką, no bo chciałam nawet bardziej niż tą reporterką. To pomyślałam, że bardziej mu zaimponuje ta pisarka. Tu mam dokumenty z wydawnictwa Znak, ale takie dokumenty to każdy, co jedzie na zmywak, może sobie je dorobić. I on mówi, ale co będzie pani pisać? Mówię, no cóż, na pewno pan zna tę postać. Christopher Komeda. Facet patrzy. Ja mówię, o Jezu, no on mówi, nie znam. A ja mówię, no ale wie pan co, no to po prostu melodię te pan zna, nie? No Rosemary's Baby, Polański, film. Mówi, no nie znam, wie pani, a ja to jestem z Idaho, więc... Ale to się okazało, że nie tylko z Idaho, że żaden człowiek w żadnym stanie nie kojarzy Komedy dzisiaj w Stanach. No też pamiętajmy, że tych Oscarów to teraz 163 się rozdaje w tej nocy, także to jest naprawdę i to co roku. To jak nie, to pomnożymy sobie przez 30 lat. To jest właśnie lat, takie typowo polskocentryczne myślenie. Tak. My, Chrystus Narodów, my Mesjasz, my Centrum Pępek Świata. Każdy no wiesz, my tu mamy nie było... Jan A.P. Kaczmarek ma tego jednego. Albo Jan Paweł II, nie? Jedziesz do Ameryki i mówisz Jan Paweł II. No i... No.
No krewny Elżbiety drugiej. No, no, zbieżność nazwisk. Królowej, zbieżność być może, nazwisk, nie? Tak. Zbieżność numerów. No nie, zbieżność nazwisk, to taki, taki jest mem najnowszy. Tak, tak. To nasz, jeden z naszych polityków wybitnych się pyta, czy Jan Paweł II i Elżbieta II. To jest niemożliwe, to jeden człowiek nie mógłby drugiego zapytać o coś takiego. Ale taki mem, no. Czy, ja ten mem widziałam. Czy, mają, czy to jest zbieżność nazwisk, czy oni byli spokrewnieni? No. To musiał być ten, taki na sy. Sasin. Sasin, o. A ja nie wiem, czy nas puszczą, w sensie, czy to nagranie pójdzie. A gdzie ono ma iść? A w sumie to... A dla kogo to nagranie? A dla kogo ten wywiad? A dla twojego proboszcza? A, to super. To myślę, że nie będziesz musiała iść po tą apostazję, tylko on ci ją przyśle, wrzuci przez płot. Wypisze mnie po prostu. Tak. A pani ma pytanie jeszcze. Pani miała pytanie. O, nie działa pani. Proszę włączyć sobie tam przycisk. Na dole taki czerwony. To ja w międzyczasie zapytam a propos Patronite'a, bo tam zawsze jest, że jak wpłacisz, nie wiem, 50 tysięcy, to dostajesz jakiś bonus od tych, kogo patronujesz. Co wy oferujecie? Głośniej puszczają. Mamy bonusy. Patronite'a, myśmy się z Ewą podzieliły, no bo my mamy też zwykłe życie, mamy psy, ludzi w domu, jakichś mężów, dzieci i swoją robotę. Więc podzieliliśmy się tak, że Ewa zajmuje się Patronite'em, ja Instagramem, więc cały ten świetny Instagram to ja. Natomiast świetny Patronite to Ewka i mamy różne bonusy. Szybciej linki wysyłamy, też wysyłamy książki z autografem, jak ktoś da więcej hajsu, a za 50 tysięcy złotych to obiecujemy nie wysłać swoich nagich zdjęć, tak? Tak, w taki sposób. Także takie zobowiązanie też może być coś warte. Rekomendujemy. No, naprawdę. Poprosimy. Mam takie pytanie. Pisze pani biografię ludzi, którzy nie żyją, jak już tutaj ustaliliśmy, a ja się przynajmniej zastanawiałam nad tym, jak będą pracowali biografowie ludzi, którzy żyją obecnie i kiedyś tam wiadomo zejdą, kiedy jest tyle fałszywych informacji o ludziach stojących na świecznikach, nie mówiąc o tym, że rzadko kiedy się w tej chwili pisze listy. No to jest problem z tą korespondencją. Są tacy zapobiegliwi ludzie, którzy drukują swoje maile i trzymają na kupce dla potomnych, dla przyszłości, dla biografów. Oczywiście większość nie, ale po pierwsze w internecie nie wszystko ginie, więc pewnie coś się tam da odzyskać. Natomiast nie martwiłabym się tymi fałszywymi informacjami, bo proszę mi uwierzyć, że w przeszłości też było mnóstwo fałszywych informacji. Tak, chciałam zapytać, tak, czy tak, też trzeba było tak się dystansować? Tak, na przykład moja przyjaciółka Dorota Karaś, która pisała biografię bardzo dobrą, zresztą Zbyszka Cybulskiego, no urwała sobie włosy z głowy, ponieważ jest milion anegdot o Zbyszku Cybulskim, z czego może jedna jest prawdziwa. Ponieważ każdy człowiek, który stanął kiedyś koło Cybulskiego, chce sobie dodać ważności, że znał kiedyś Cybulskiego, więc dorabia do tego przejścia koło Cybulskiego. Więc jest na przykład 50 świadków, którzy widzieli, jak Cybulski wpadł pod pociąg, prawda? Są setki tysięcy ludzi, którzy pili z Cybulskim. Cybulski był alkoholikiem, ale musiałby umrzeć po jednej nocy picia, gdyby pił z każdym człowiekiem, który pamięta, jak z nim pił. I z tego też trzeba umieć wybrać. Ale mnie martwi to, że wydaje mi się przynajmniej, że do maili nie przykłada się takiej wagi, jak się przykładało kiedyś do listów. Jak czytamy listy, korespondencje, kogokolwiek, o kim chcemy trochę się Konopnickiej dowiedzieć. Konopnickiej, Iwaszkiewicza, no, to są dzieła same w sobie. Do maili już się chyba tak uwagi tak nie przykłada. Wiem, nie czytam. Może na przykład Stefan Chwin pisze fajne maile. To się nie dowiemy. Wiem, nie? Znaczy ja się nie dowiem, ale... No czemu nie? Może ktoś napisze o nim żyjącym, łamie mu się do skrzynki i voilà, mamy. A jeszcze jedno mam pytanie, nie wiem czy mogę. Opowiadała pani o tym, że jak pani rozmawia z ludźmi, to no nie może się pani wzruszać. I że już się pani w tym wyćwiczyła. A jaka jest reakcja tych ludzi, z którymi pani rozmawia, na to, że oni opowiadają jakieś potworne, okropne rzeczy,
a pani trzyma twarz. Nie, właśnie ja mówiłam, że ja się wzruszam, jak oni opowiadają, tylko że... No wie pan, jak w trakcie... Ja rozumiem, że nie może się pani zalewać łzami w trakcie rozmowy, ale... Tak, ale wie pani co, ja w ogóle rzadko płaczę. Ja nie na przykład nigdy w życiu nie płakałam w kinie na żadnym filmie. Mhm. Nigdy, never. Nie, no ja tak, jak byłam w ciąży, to płakałam na reklamach dzieci, co na reklamach pieluszek, ale to chyba po prostu hormony. Natomiast ludzie są tak... Ludzie chyba wolą, że ja ich po prostu słucham. Ja jestem odbiornikiem tego, co mówią. Muszę odpowiednie pytania zadawać. Oczywiście w odpowiednim momencie zareagować, podprowadzić, bo ludzie też mają... Ludzie opowiadają dosyć powierzchownie. Bardzo rzadko trafiają się rozmówcy, którzy opowiadają z detalami tego, co potrzebuje reporter. Reporter żywi się detalem. I moim zadaniem jest wysłuchać tej historii powierzchownej, no bo taka jest ludzka przypadłość. Chociaż no nie wszyscy, bo są tacy, co mówią, Jezu, słuchaj, Magda, kupiłam dzisiaj kilo ziemniaków, to wsiadłam w autobus i on potem skręcił w lewo. I są tacy, prawda? Ale przeważnie historia opowiada się powierzchownie. Bo też ludzie są skromni, nie chcą zajmować sobą, ale też myślą sobie, że ważniejsze jest to, co mówią. Na przykład w tych historiach wojennych trudno było wybić ludzi z takiej opowieści, gdzie było dużo bohaterskich czynów. No bo po pierwsze ci ludzie opowiadają od 80 lat o tym, na różnych apelach szkolnych, w różnych miejscach, jak to na wojnie było, jak zabiłem Niemca, jak strzeliłem, jak jechałem w czołgu. A ja mówię, a kiedy pan się mył w tym czołgu, a gdzie się załatwialiście? O takie zwykłe rzeczy, to się wybija tych ludzi i wtedy naprawdę są fajne historie. Więc to ja nad tym wszystkim staram się czuwać, bo raczej się już nie wraca do bohatera. Oczywiście czasami są to długie historie, więc dwa dni się rozmawia. Ale nie zwykłam dzwonić do człowieka, żeby dopytać go jeszcze o coś. To jest, moc jest tylko właśnie w tym osobistym spotkaniu. Dziękuję. Tym pierwszym. Tym pierwszym, czasami drugim, jeżeli mam dwa. Ale tak, to pierwsze jest najważniejsze. Jeszcze tej atmosfery nie da odtworzyć, podejrzewam. Dokładnie, tak, też takiego pierwszego spotkania, tej chemii, która się wytwarza. Dobry wieczór. Ja chciałem tylko zapytać, czy kiedyś miała pani propozycję od kogoś, żeby napisał o nim biografię, czy nie? Czyli ktoś mi proponował, żebym napisała o nim biografię? Tak. I zapłacił. Tak. Znaczy, dużo znajomych pytali. To nie dzwonisza by była. Ale mówię, że czekam. Natomiast miałam kilka takich pytań, czy byłabym zainteresowana napisać trochę jak ghostwriterka biografię i od jakiegoś pięściarza takiego słynnego. I to nawet nie chyba z MMA, tylko takiego prawdziwego, powiedzmy, boksera. No ale nie byłam zainteresowana, bo żyję. Więc poczekam. Ale to w sumie byłaby inna już robota, nie taka tak naprawdę twoja biograficzna. Tylko... Nie, ale to chyba chodziło o to, żebym ja w ogóle... Znaczy... Wysłuchała i zapisała. Ja nie wiem. Mnie się wydaje, że pisanie historii, biografii żyjącego człowieka to jest konieczność pójścia na kompromis. Ja na kompromisy w pisaniu nie idę. Ja myślę, że ktoś by mi mówił, coś pani powiem, ale o tym pani pisać nie może. Ja nie mogę. Owszem, powstają takie biografie, no ale zobaczcie na Kasię Kubisiowską, świetną reporterkę i jej biografię o Pilchu. Pisała za życia, za zgodą Pilcha. Skończyło się kompletnie zerwaniem wszelkich stosunków, bo chciała pisać po prostu prawdę. I nagle Pilch się zorientował, że oni się przyjaźnią, ale Kaśka chce pisać jak było, bo jest po prostu uczciwą reporterką, uczciwą dziennikarką. I po co mi to? Po co ja mam się pokłócić z kimś? Po co ten ktoś ma wtrącać się? Bywa, że czasami ktoś z rodziny próbuje mówić, no ale pani tego chyba nie napisze, ale coś tam. Nie, napiszę. No to wtedy na przykład jak pisałam biografię księdza Twardowskiego, to na przykład spadkobierczyni księdza, nie była jego rodziną, ale odziedziczyła wszystko po księdzu Twardowskim. Bardzo ważne dokumenty, które by, mówiąc duchem kościelnym, ubogaciły moją książkę. Ale powiedziała, że absolutnie nic mi nie pomoże, nie ma takich możliwości. No to ja powiedziałam, no to ja napiszę bez pani. No i napisałam, udało się. Bo nie mogłabym pójść na kompromis jakiś, gdyby ona powiedziała, dobrze, coś pani dam, ale musi pani na przykład, bo czasami na przykład ktoś z rodziny mówi, no ale musi mi pani dać do przeczytania to, co pani napisała. No never, to jest moja książka, ja za nią odpowiadam. Ja jeszcze nie miałam żadnego odpukać
procesu z żadnym krewnym tutaj z książek. Jeden pan próbował chyba był z Poznania. Dostałam list 10 lat po wydaniu Beksińskich, czy tam 7 lat po wydaniu Beksińskich, że jeden pan się oburzył, że ja w książce piszę, że jego ojciec, profesor malarstwa z Poznania, uczył w Sanoku Beksińskiego rysunku. Bo jak wiemy, Wartegał, wszystko zostało, wszyscy Polacy zostali wygnani. Przecież to była straszliwa tragedia Wielkopolski. No i bardzo dużo ludzi trafiło na Podkarpacie i w ogóle wielka fala, to jest niesamowite, to muszę powiedzieć państwu o poznaniakach, mogę? I o Wielkopolanach, że po wojnie w 45 roku, 46 była olbrzymia fala ludzi z Podkarpacia, którzy poszli na studia. Młodych ludzi ze wsi, z małych miasteczek. I dlaczego? Ponieważ olbrzymia fala uchodźców, która była w czasie II wojny światowej, wygnani przez Niemców ludzie na Podkarpacie, przecież oni musieli mieszkać w domach, w chałupach wiejskich i ci ludzie, albo nauczyciele, albo naukowcy, albo w ogóle po prostu ludzie nie mających związku z inteligencja, tak. Inteligencja, chcąc się odwdzięczyć tym ludziom, że oni ich przyjęli, przecież to było przyjmowanie pod przymusem, uczyli te dzieciaki, zaszczepili w nich gen nauki i te dzieciaki potem poszły na studia. No, żona Zdzisława Beksińskiego, Zosia właśnie z Dynowa, malutkiego miasta, mieszkał u nich ktoś, nauczyciel z Poznania i ona poszła na romanistykę. Ale o czym, czemu ja o tym mówiłam, zapomniałam. I ten facet właśnie napisał list, że żąda przeprosin, bo cześć jego ojca została znieważona, bo jego ojciec nigdy w życiu nie był w Sanoku. A ja tam w tej książce napisałam, że ten pan profesor malował Niemców, żeby sobie dorobić portrety Niemców. No i że to jest w ogóle skandal, bo jego ojciec patriota nigdy by nie namalował Niemca. No i że żąda tam honoru, czci, przeprosin i pieniędzy. Więc na szczęście mam dobrą pamięć fotograficzną i przypomniałam sobie, w którym liście Beksiński o tym pisał, bo to nie był mój pomysł. To Beksiński, po prostu Beksiński pomylił nazwiska. Myślał, że uczył go właśnie ten profesor z Poznania. A, czyli to jednak był błąd. Bo to, no błąd, ale nie mój, tylko Beksińskiego, więc byłam uratowana. No ale chodzi o to właśnie, że tak poza tym to nie mam pretensji. A w ogóle masz poczucie, że piszesz brzydkie rzeczy o ludziach? A w jakim sensie? Już takie rzeczy, które, o które właśnie rodzina, krewny mógłby napisać do ciebie, o pani, jak mogłaś? I w ogóle nieprawda, wiesz co? I że to potwarz. Staram się nigdy nie pozbawiać godności moich bohaterów. To jest bardzo istotne, chociaż starzeję się bez godności. Ale dlatego, że ci ludzie nie mogą się bronić, a ja nie jestem lustratorką i nie rozliczam tych ludzi. Bardzo łatwo jest napisać biografię taką, że dowiadujemy się czegoś o człowieku, co ten człowiek o sobie mówił. My żyjemy sobie 30 lat później, mamy wiedzę o tym człowieku już świeżą i piszemy, aha, to kłamczuszek, bo wcale tak i tak nie było. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby napisać o tych ludziach, żeby ludzie chcieli czytać, ci żyjący, ale żeby nie pozbawić godności. Owszem, ja piszę rzeczy, które by się nie podobały. Jakby Zdzisław Beksiński stał z grobu, to by mnie palnął w łeb. Nagrałby cię najpierw. Słucham? Znaczy, nagrałby to, jak cię palnął w łeb, no, bo on wszystko nagrywał przecież. Tak, bo nie podobałoby mu się to, bo on plątał tropy, on nie chciał, żeby o nim powstała biografia. Ksiądz Twardowski absolutnie nie chciał. No ale w końcu jestem, biorę to na klatę, no bo właśnie mnie to interesuje i ja sobie o nich piszę. A Konopliska? Ona byłaby zadowolona. Ona byłaby zadowolona. Ona, czyli to będzie inna biografia. Ona jednak czuła się tą wieszczką. Ona sobie stworzyła taką maskę poetki narodowej, wieszczki, ale zresztą kto pisząc, wy tworzycie ten festiwal, spotykacie się z pisarzami, powiedzcie mi, czy pisarze nie mają za wysokiego ego. Nie. I reporterzy. Znaczy, organizatorzy nie mogą tak powiedzieć, ale ja tak uważam. To ja tak, wam powiem. Mają. A to Konopnicka w ogóle się niczym nie różniła. Przyjęła ten dar narodowy, ten dworek, a potem narzekała, że wilgoć, że zimno, że daleko do sklepu. Proszę państwa, pytania jeszcze, bo już powolutku pewnie będziemy zmierzać do podpisów, ale jeszcze jest szansa. A ja jeszcze mam pytanie, czy zdarzyło się państwu,
zdecydowała się napisać. Po prostu chodzi o to, że była jakaś na tyle przerażająca, czy no, smutna, czy no, no, jakoś tak, że odbiór byłby kiepski. Nie, nie, takiej to nie. W przypadku książek, tak? Takiej to nie. Im bardziej przerażająca, tym lepiej dla mnie, bo oczywiście jestem hieną dziennikarską, która się żywi złem i krwią. No taka jest prawda. Jesteśmy na festiwalu kryminału, więc mogę mówić z Państwem szczerze. Natomiast czasami, ale bardzo rzadko, czegoś nie napisałam, co wiedziałam, co nie miałoby wpływu na, co nie miało wpływu na życie bohatera, nie determinowało jego życia, natomiast sprawiłoby przykrość ludziom żyjącym. Na przykład Zdzisław Beksiński był szalonym plotkarzem. On pisał w listach takie plotki, że to jest niesamowite. Mogłam je zacytować, bo bym jeszcze jakby, no nie wiem, no podkręciłabyś. Podkręciła parę egzemplarzy, więcej sprzedała. Ale w Sanoku, który jest małym, sympatycznym, prawicowym miasteczkiem, to po co miałabym sprawiać przykrość tym ludziom? Na przykład żyje jeszcze wnuk wujka, który zdradzał ciotkę. No i po co to pisać? Po co sprawiać przykrość tym ludziom? Tym bardziej, że Sanok to naprawdę każdy o każdym tania wszystko. Tania sensacja. Po prostu. Tania sensacja. Tego staram się unikać. Tak. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że to dobre zakończenie, jeśli pozwolisz. Magdalena Grzebałkowska. Dziękuję bardzo. Nie idzie w tanią sensację. A my zostajemy z oczekiwaniem na Konopnicką. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Magda zaraz będzie podpisywała książki dla Państwa. Jeżeli jeszcze nie macie, to macie parę minut. Po prawej stronie można kupić w bardzo dobrej cenie. Ja poproszę tylko Magdo, torebusia dla Ciebie. W środku jest 50 tysięcy, nie przesyłaj nam zdjęć. Mogę obiecać. Bardzo dziękujemy. Magdalena Grzebałkowska. Brawo.